kochane dzbany wasze, czyli ja oraz Konrad. To ja, tak jest, witamy was. Także dzisiaj lecimy na grubo, na dwa baty i co ciekawe, odzyskaliśmy save'a naszego, mam nadzieję. Zobaczymy dopiero, bo się pojawiły, ale wcześniej ich nie było. Nie mówmy hop. Dopóki nie wloadujemy. Tak, dokładnie. Ojejku. Witajcie, oba czaty. Możemy poczekać jeszcze z 3 minuty na tym lobbym, aż się ludzie zbiorą. Tak. Siemano wszyscy. Elo. Witam. Słuchajcie, jakbyście się zastanawiali, co za muzyka leci, to jest Adrian von Ziedler. To Hours of Dark Ambient Music. Okej, chyba kamera jest zepsuta. No, skacze kamera, nie? No. Skacze mi kamera. Ale odkąd w te horrory zacząłem grać, to zaczęła skakać przysięga. To jest jakaś ale się pierdoli. Turbulencji, to lot 715. Halo, hola, over. Yes. Poczekaj, wiesz co? Ja przywrócę domyślne i aktywuję. Jest tu za głośno, już zaraz ściszam go. Ściszam tego typa. O, rzeczywiście jest trochę głośno. Czekajcie. O! Co się dzieje? Dobra, ja będzie trochę lepiej. Dobra, ludzie, no dzisiaj będzie trochę mniejsza interakcja, bo wiadomo, dzisiaj się skupiałem na przetrwaniu, ale będzie się działo. Aha, dzień dobry. Słuchajcie, kamerę wróciłem do 4:3 domyślnych ustawień i na podglądzie mi nie miga. Kirk zasubował, dzięki Kirk, witamy. Halo Kirk. Powrotem, w sumie. To jest trzeci miesiąc, wariat. Nieźle. Haro, haro, witamy wszystkich serdecznie. Tak jest. Chyba działa teraz? Co, uspokoiła się kamera? No tak, powiedzcie ludzie, bo ja tak nie zawsze patrzę ogólnie na ten podgląd. Bo ja nie dowidzę, to już ten nie lubię swojego ryja. Dobre sobie być streamerem, musisz zarabiać na przykład na życie przez swoją facjatę i nie możesz na siebie patrzeć z obrzydzenia. Ja pierdziele, masz ciągle taki kompleks. Jak w lustro. Lustra w domu pobite pięściami. Albo zawieszone tak, że jakby do ściany, a nie do świata zewnętrznego. Boże, do tego, do upside down. Upside down, o tak. Inny wymiar. O, właśnie, skorzystam z tego, pokażę wam, bo dostałem prezent, bo zmieniałem teraz pracę i dali mi samochód z pracy Mercedesa z Avonu. Czekajcie, pokażę wam figurkę. O. No widzicie, witam wszystkich serdecznie. Ty Urbop też patrz, bo tobie się na pewno to spodoba. Już patrzę, czekaj. Z jakiejś takiej serii pop. No. Takie figurki z różnych jakichś nerdowskich rzeczy. Ja lubiłem cię zbierać. Jest Mike. To jest Mike w stroju Ghostbusters ze Stranger Things. Uuu. Oczywiście jest stary, bo właśnie reklama się u mnie odpaliła u ciebie. Także patrzę teraz na reklamę Omena. Dobra, to przytrzymam dla ciebie specjalnie. Czekaj. Nagar to. Ta reklama wspiera SGRS 16, taki plus przynajmniej. Yeah. O, uuu. Figurka z brązu, ludzie. Ale Stranger Things w sumie bardzo fajny serial. To teraz jeszcze hype się na to robi. W tym DBD, co teraz gram, to dodali postacie z Stranger Things. Jest Demogorgon jako zabójca i dwie postacie z serialu jako survivorzy. Fajnie. No, teraz hype jest, jeszcze jeden sezon będzie przynajmniej chyba. A i właśnie pytałem, czy mam to rozpakowywać, czy nie, bo to się jakby kolekcjonuje takie rzeczy. No właśnie niektórzy to zbierają, ja na przykład Daryla to już wycałowałem i wypieściłem stopami. Puściłeś mu się na twarz. Być może. Nie zaprzeczę. A Kinga mówi, no możesz otworzyć, to w sumie i tak jest tanie. A ja, aha. Wiecie, nie poczułem jak kolekcjoner. Każda kolekcja się od czegoś zaczyna, prawda? Tak. O, dziękuję za SMS-a. Pozdrawiam Kinię. Ona dziękuje. Dobra, zaczynamy, dawaj, piąte tak, minuta już. Start game? No. Dobra. Zaczyna się ludzie. No, nie wiem, i Oscar to ten hamon, 56 ja, miesiąc. Ja pierdziele, on nie przystaje. Jebany faraon. Brawo! Dzięki za suba. Żółwik. Kurde, 56 miesięcy. Czy to jest kurde, ile to jest lat? To jest 4 lata ponad. Masakra. To więcej niż niektórzy moi widzowie mają. W tym momencie. Dobra.
Dziękuję za muścika. O ja pierdziela. Stary, gdzie my kurwa jesteśmy? Nie wiem, ja jestem w połowie wczytywania. Stary, ja jestem na jakiejś łodzi. My skończyliśmy grę na łodzi? Się wystraszyłem. Tak, pamiętasz to ta tratwa, co zbudowaliśmy na tym kamieniu? Czy my się tu chowaliśmy przed tym? Przed tym takim mutantem jakimś szamańskim? Tak, ale my tutaj zrobiliśmy na łodzi, bo wszyscy mówili, że to jest najbezpieczniejsze, ten, bo te nie pływają. Łodziaki. Łodziaki. To ja muszę zjeść królika. Ale my chyba musimy coś upolować tak na dobry start. Jestem głodny. A czy ja coś mam w ogóle? Czekaj. Ja muszę trochę ściszkę. O ty, ale się ruszają rzeczy w ekwipunku. Tak nie było na pewno. Nie? No nie wiem, chyba nie. Ej, a gdzie się wyciszało rzeczy? A tu. Dobra, zamyślika, rynka. O, tu są nasze schody. Pamiętacie, że budowaliśmy tu bazę? I nic tam z tego kompletnie nie wyszło? Tak. Tutaj. Pamiętam. Ty zbudowałeś i coś tak przesunęło. Jak się wypływa? Spacja. Ja tonę jak kamień. Ej, tu nasz orbit to jest. A tutaj jeszcze mieliśmy tratwę zrobić, żeby się przemieszczać. Ale jakoś wygodniej. Czy my przypadkiem nie zwaliliśmy tym, że zbudowaliśmy tratwę na jeziorze 2x2? I ptaka. Dobra. Na długo. Co? Jeszcze raz? To pytanie? Nie, bo stary, bo my zbudowaliśmy tratwę na tym jeziorze, ale to nie trzeba na jakieś, nie wiem, głębsze wody wypłynąć? Nie wiem, na jakiś ocean. Ej, już co, biegają łysiaki. No co ty dajesz? No. Ale one się trzymają w miarę daleko w dzień. Ja mam nadzieję. Tam, przede mną. Bo spotkałem mój topór, jeżeli będzie inaczej. Ja nie wiem, ja bym na coś zapolował chyba troszkę. Ale jest safe? Masz wszystkie itemy? Tak, mam wszystko. Tutaj, bo to coś może posadzić. Jakąś maryszkę. Maryszkę. Aloe vera. Zostałem jakieś. Czekaj, co tu się dzieje? Ja nie wiem, czy ja jestem hard głodny, bo ja mam tylko 1/8 tego żołądka. No ja też mam, nie mam za dużo. Dawaj polujemy na te ptaki. Na one ptaki. Tu latają cały czas. Idę za muszka. Ale wolniej. Wolniej latają. I się daje zabić. Ja może jakiegoś dzika upoluję albo coś. Królika widzę. Chyba dzika. To nie jest Asterix. Soczewica. Znów są soczewicą. A pamiętasz tą katapultę? Tak. Pamiętam bez hitu. Jezu. Stary, chyba mnie królik do jakiejś nory zbejtował, bo daleko pobiegłem gdzieś, dobra. Czekaj, mam ci, że wszystko działa mi dobrze, ale chyba jest nieźle. Zbieraj jedzenie z ptaków. Dobra. Ej, czekaj, mam jaszczurkę. Najłatwiej się poluje na nie. Ale ją złopiłem, stary. Ty, ja mam zbroję z tej jaszczurki jeszcze. To? Ja mam. Ale teraz na sobie? Tak. Dziękuję, bulbozor. Ciała tutaj nie były. Słuchaj, dobra, to zbierzmy właśnie trochę tego jedzenia. Ty, a może znajdziemy jakieś walizki i te takie gotowe jedzenie poznajdujemy. To wisi. Bo ja tutaj. Coś tu łazi, kurna, co to ty, jest? Ale wszystkie walizki są tutaj otwarte. Nie, nie wszystkie. Ale jeśli poszli na inną część wyspy, no trochę. No możemy, tylko się zaopatrzmy w żarcie i tak dalej. Co się dzieje? Ej! O ja pierdzielę. Ruszają się te walizki. Ja usłyszałem tego. Te nietoperze przy jaskini i myślałem, że coś się stanie ze mną. Złego. Dobra, czekaj, a czego mi brakuje? Bo ja nie wiem, co ja muszę wziąć tak naprawdę. Ja mam jakiegoś surowego. A czekaj. Ej, dobra, zjadłem. Pamiętaj, dużo patyków zawsze zbieraj. Patyki i kamienie to musisz mieć na full, bo to się przydaje. Dobra. Możemy też te jagodki jeść. Jagodki. Jagodki. Gotki. Możemy jeść gotki. Jagodka. I got. O, jak tu czampy można robić. O, grzyby, a nie, grzyby. A. Grzyby są. Okay. Dobra, to jest jeszcze jeden królik. Ja sobie tutaj powieszę. Chwila. Jak się chowało tą zapalniczkę? Na chuja ją trzymam. Ja Yeti, tak wiemy. Unikajcie ich, ile możecie, bo im więcej zabijacie, tym trudniejsi się robią. Naprawdę? Już się adaptują? No może po jakimś update'cie. To jak Uruk-hai w Wizengardzie. Cześć, widzę jaszczurkę. Uruk-hai. Nagietek, cykoria, aloes. No, dużo picia, mam tylko 3 batony. Stary, łap ją! Ucieka! Kto? Jaszczurka ucieka! Ach. Straszyłeś mnie, ale... Te dwie tutaj chodzą. Łuk, musimy zrobić łuk. Jest łuk. Mam łuk. To ja też mam chyba łuk. Dawaj w te. Czekaj. Czy jak wygląda łuk? O dobra, widzę. Mam. A czy ja mam strzałę? Mam strzałę nawet.
czy ja mam... nie, czy ja mam strzały takie do strzelania? To jest dobre pytanie. Nie, ja mam. To się przyznaczy, czy mam strzały, czy... Ty! Co tu się biegają, dzieje? Uważaj. Ej, stary! Gdzieś są. Ty pamiętasz, jak tam ten taki trąbiarz zabił ten? Zabił stary, domek? Ja mówię, że oni są, więc uciekaj. Dobra. Do wody możemy wskoczyć zawsze. Gdzie oni są? Stary! Dobra, nie wiem, biegają po wiosce. Wiedzielę. Za tobą biegnie. Dobra, widzę. Dobra, to co oni robią? Ty widziałeś, jak zeskoczył? Tak! Tamten na tym domku, nie? On kuźwa z nieba spadł. Manna z nieba. Prorok. Prorok Eliasz. No dobra, mam 3 kawałki mięsa, dobra, możemy je zasuszyć. Jedną rzecz szybko pozmieniam, trochę w opcjach. Mam trochę jeszcze strzał. Nie pamiętam, czym się robiło crafting, a już wiem. Medium. Ja sobie troszkę obniżę opcję. Bo mi tak jakoś niby działa płynnie, ale mogłoby trochę bardziej płynnie. Jakiegoś badyla zrobiłem, nie wiem po co. Lepiej badyl niż badent. O Jezu, spadłem do wody, zsunąłem się w tych schodach. Patrz, jakiego badyla zrobiłem. O Jezu. Ol błysnęło. Na tę tesa niebo. Patrz, jakiego badola zrobiłem, a chciałem tylko strzałę. Co to jest? To jest takie do łowienia chyba, nie? Bo tak. To mi tu są ryby. Dobra. Boże, oni cały czas się kręcą tutaj. No właśnie, a... Oj, ej, ona tam stoi, patrz pod tym drzewem. Ale... Czy zmieniało itemy? O dobra, jeden. Trzeba je ich wystraszyć. Jakoś... Tak leci. Ty, ja mam jakąś czaszkę nabitą na patyk, widzisz to? O, chyda. Ale stary, też mam coś podobnego. Ona wygląda jak twoja czaszka, ty jesteś łysy w ogóle. Łysiak. Dobra, ja muszę coś zjeść. Ja też muszę coś zjeść. Ja nie wiem, co możemy zrobić. My powinniśmy popolować trochę. Powinniśmy popolować i posuszyć tak, to. Tak. Jak najszybciej to robiło. Tylko czy mamy suszarnię gdzieś? W mamy domku może? Jedną na domku mamy, ale druga wisi w powietrzu. Pamiętasz, że mieliśmy ten dom na drzewie i nam ten słoń rozwalił go? Tam no, dalej tak. Te stacje dalej wiszą w powietrzu. Jak to? One dalej tam są. Ale to tutaj gdzieś? No tam w tej wiosce jakby. Którą się ekwipunek odpala? I. Dobra. Tok z drzewa. Kamień. Wynoś się stąd. A co dałeś do tej maczugi jeszcze, żeby tam one były takie ten? Taka maczuga z tym? Tak, z tymi dodatkami. Wiesz co? Czyli ja nie pamiętam, jak to trafiłem, ale mam przy tym rękę jakąś. Mam kość chyba, mam coś do związania. A jakieś ręce po prostu. Ciała, tak? Ręce ciała. No dobra, może być zwykła, ona w sumie ma sporo obrażenia, prawie maksymalnie. Ciekawe, czy jest coś nowego, na pewno jest coś nowego, czego my jeszcze nie wiemy. Te liny są w ogóle. Ale leja. Dobra, idę zobaczyć, czy w domku da się zanosi wejść. Się na burzę. Zanosi się na burzę. Powiem ci, że w tym domku nie ma absolutnie nic oprócz ogniska. Wynoś się! Kto? Kobieta przyszła i to naga. Gdzie ty jesteś? Przy łodziach. Czemu ty pływasz tam? Ona, stary, ona mnie chciała napastować. O mój Boże. I słyszę ich tutaj. Myśleliśmy większy domek powinniśmy zrobić. Ale co, da się rozbudować jakąś tą marną tratwę? No nie wiem. Może. Ludzie, nie odsyłajcie, okej? Okay? Wystraszyłem się. Te drzewa tańczą, no. Te drzewa tańczą, jakim wiatr zagra. Makarena. Albo ty jesteś w tamtym domu. Ja się boję wyjść w sensie. Nie, a czekaj, wiesz co, przy tobie teraz jest dwóch ich. No to za dużo. Myślałem, że tutaj będzie ale teraz ta suszarnia. To co w tej drzewie teraz będzie, że będzie się cały czas kurwa biegało i będzie nieskończoność? Bo gdzieś to było tak, że oni cały czas się pojawiali. No, to było pewnie 10 update'ów temu. Co? Musimy suszarkę zrobić. Suszarka jedna jest w domu, tym pływającym. A, fuck. Nie, czekaj, dwie są! Stary, to jest mięsa! Dobra, biegnę. Musisz tutaj wejść i wziąć sobie, to są dwa kawałki jeszcze już wysuszonego, pamiętaj, suchego, że... Mówię ci. Że aż chrupię w dupie. Dobra, jak się to wieszało? Ale suche! Suche jak pięty cejrowskiego. Ty ptak usiadł na mnie. Szkoda, że nie da się go zabić. To jest. Co, nie aha, okej. Okay. Bo tego małego się nie da zawiesić. Ty, to mały trzeba od razu zrobić. A masz coś do picia? Mam no jakieś... mam takie te. A czy ja też mam napoje. Puszki. Dobra. Puszki mam, no. Dobra, napiję się trochę. Czy mamy jakąś wodę? Trzeba chatą z skorupy żółwia będzie zbudować znowu. To jest B?
Dobra. A no racja. A mam tu szczurpy? Nie mam tu szczurpy żółwia, to jest przerąbane. To dawaj, idziemy na ten, na plażę, ale musimy zjeść. Ja jestem, mam teraz połowę pasra i mam jeszcze trochę do zjedzenia. Mam 3 wysuszone zwierzęta w sobie. Dobra. Jak to się smażyło, co? Okej. A z czego ty masz mięso? Z tych kurczaków małych? Nie, z ptaków tych, a, no co właśnie. Zabiłem. Właśnie, o to mi chodziło. Pis ziemi. To jest? Gdzie to wrzuciłem? Jakiś popiół to wrzuciłem. Da się chapić z tego, z jeziora prosto. Ale bez przygotowania? Ty, no nie wiem. Podasz mi? Dobrze, ja bym wale. Dobra, jem. Okej, okay. Ja jem. Pyry prosto z ognia. Żółwie najlepiej się zabija plastikowymi słomkami, jak to? A, ja pierdzielę, rozumiem. To jest smutne w sumie. O Boże, jaki żart. Ach, to jest smutne, ludzie. Dobra, ja się napiję jednak z tej wody. No ale ja nie wiem właśnie, w którym miejscu da się pić z tej wody. Ja z okna na przykład piję tej naszej chaty. Z okna chaty pijesz wodę? No, no. What? Ale jakoś krzyknął z bólu, więc może jest zatruta. Okej, bo jestem głodny znowu. O co chodzi? Czemu ta postać jest cały czas głodna? To jest jakiś no. Gastronomik? Tu trzeba chyba 3 kawały mięsa zjeść, żeby w ogóle mieć pełen żołądek. A po godzinie masz już znowu pusty. Ale ty widzisz, co się dzieje z drzewami, jak wiatr zaczęła wiać? Nie. Wygląda jakby, nie wiem, jakby ich fizyka umierała po prostu. Chodź, save'a zrobimy. Dobra, już idę. Dobra, ja chyba zrobiłem. Nie mogę ptaka podnieść. Kurde. Co jest? Ja mam małe mięso gdzieś? Gdzie jeszcze jeden? Ej, gdzie ty masz małe mięso w punktu z tych ptaków? Jak to? Pod napojami. Pod napojami. Ja ile ja tego mam? A już zepsute mam, to chyba już się nie daje jedzenia za bardzo. Zero litości. Ludzie, sorry. O, ale jumpa żeś zrobił, stary. Mroczny rycerz. Czekaj, ja się pieczę? O, dobra, widzę już. Do ręki i do buzi. Już możesz zjeść. Jak jest ten ten... Poke Center. Nie wiem, jak on się nazywał. Wiesz, o co chodzi. No, Pac-Man. To rzeczywiście można pić z tej łodzi. Dobra, już zaraz. Ej, ja może popoluję w te ptaki, ale to one pewnie utoną im mięsa. Utoną im mięsa. Zapisałem stary na pierwszym slocie. Co ty robisz? Zapisuję. A to się... krzykiem bólu? Bo chyba wypiłem jakąś dziwną ciecz. To mój mocz się filtrował. Ale to takie słone. Dobra, chodźmy nad morze. Dobra. Ejo, witam, Princess Delavia. O, jakieś zielko urosło. Popatrz, coś urosło. Pierwsze... Jagódki. Pierwsze coś na tej jałowej ziemi. Zjedz sobie. Czy one są jadalne? Na pewno, bo my to zasadziliśmy. A myślisz, że nie da się zasadzić trujących? O, da się jakieś nasienie zapleść. Dobra, biegnij. Dobra. Biegnę za tobą. O, słyszę. Biegnął już za nami. Szybko. Tam, idą za tobą, jest jakiś szaman. Dobra, jedę tu. Czekaj. Dziękuję za hościka. Co się stało? Co to są za purchawki jakieś? Nie wiem, zbieraj w ogóle wszystko, to będziemy to siać potem. Dobra. No właśnie, by się przydało dać rurki porobić. To te zwierzęta, to te warzywa, to się przydadzą. Tylko, że tych chup nie da się. Co to jest za jakaś lina? Lina? Patrz, ty ma kolor dziwny u mnie. Nie wiem, znaczy u mnie ma jakiś taki... Ej, dobiegliśmy do samolotu. O, rzeczywiście. Możemy zobaczyć, czy się zrespawnowały walizy. To po pierwsze, a po drugie możemy zobaczyć, czy czegoś nie zostawiliśmy po prostu. To są jakieś walizki. Tak? Tak. Dziękuję za hościka. Słuchajcie, burza idzie. Trudno. O, jakieś tabletki są. To udało się tworzyć. Leki są, chodź zobaczysz. O, tak? I zrespawnowały się leki i chyba posiłki w ogóle tutaj. Co ty, jak ty tu skoczyłeś? A dobra, widzę jak. Tak jakby po lewej. Tu jest bardzo dużo rzeczy, tylko że ja już mam wszystko, jestem full. Ty wiesz co, zbieram co się da tak naprawdę. Tak, ale tu się porozpiło wszystko chyba, możemy to jedzenie zostawić trochę. Tak, jedzenie mam... jest, znaczy nie wiem czy możemy zostawić w ogóle swoje rzeczy, ale te chyba myślę, że mogą leżeć. Nie, jest spoko teraz. Jest teraz spoko. Ej, ale klimat w ogóle, świeci słońce, deszcz pada, my się ukryliśmy przed tym deszczem. No, ale w ogóle nie... A grałeś VR-a już tutaj w to? Stary, grałem, ale ja jestem chyba słaby żołądkowo. Po prostu się dziwnie czuję, jak się poruszam w tym.
Tak? Ale tylko w tym, czy ogólnie? Znaczy, powiem tak. W Forestie najmocniej to czułem, ale to Stray była jedna z pierwszych gier, które odpaliłem i po prostu jak się szło do przodu, to czuło się tak... No nawet ciężko to opisać. Twój mózg wie, że stoisz, ale z drugiej strony wie, że się ruszasz i to jest takie... porąbane, naprawdę. Taki mindfuck. No. Chodź tutaj wzdłuż brzegu na tą stronę, bo tam jest była taka plaża. Zobaczymy, co jest tutaj. Dobrze. No przydałoby się te szczorupy, żeby zrobić te odprowadzacze wody, przynajmniej z jeden albo dwa najlepiej, to byśmy już mieli teraz przez ten deszcz. Ale my możemy pić w ogóle tam, w tamtym miejscu. Ale myślisz, że ona jest dobra ta woda? Bo ja gdzieś, moja postać chyba straciła trochę HP po tym. Moja nie straciła. Ja mam żelazny żołądek po prostu. Zaprawiony. Żołądek przetyrany kwasem. Widać, że uczyń techniką, bo tak twoja postać wygląda. Ma taką kreciastą koszulę niebieską, niebiesko-czarną i łysawy jest. I widać, jakby spędził pół życia przed komputerem. Czyli trochę jak ja, tylko że nie łysy. trochę jak ja, minus boldness. Dobra, jest jakaś plaża chyba. Dobra. Ja w ogóle mam zaznaczone ikonki naszych baz, jakichś czterech. Ty masz to też tak? No, mam... Mam jedną niebieską i trzy żółte. No, tak. Nie. Ja tak nie mam. Znaczy, no tak, te domki i obok te takie symbole, że coś tam budowaliśmy. Coś tam powstaje. Aby tu jest jakieś zejście, ale nie wiem, czy coś tu tam będzie. Tam chyba nic nie ma. No by się przydała taka plaża, jak byliśmy na początku, na pierwszym streamie, gdzie były jakieś tam rekinie głowy. Inne takie. Dobra, już nie sobie podnieść. Rekinie głowy, no pamiętam. Zawsze mieliśmy jeszcze w tej grze, że się podnosi. To nie ma czegoś takiego, że masz pełny XP, tylko podnosisz to i teraz cały czas jakby rzucasz tym. To spada. No. Siemka Misoal, witamy. Wypada z łapy. O tak. No, jest jakieś w ogóle zejście? Tak na razie to jakieś klify są. Fiordy. No. Rzecz to pod... Ej, tęcza jest na niebie. Gdzie? O kurde. Ale jazda. Przez to, że padało pewnie. Jaki detal. Witam, kraje zielone. Nie było tego. Nie, to tak naprawdę atakuje nas Homo Commando. Homo Commando? To wybiórki tutejsze. To mają kolorowe kity. Nie uniesiesz więcej sztuk kamienia. Kamienia? Dobry, tu nic nie ma. Ale czemu w ogóle nie ma plaży? Nie wiem, usunęli te plaże? Przecież? Nie, ona była w drugą stronę, ale ja chciałem w końcu gdzieś indziej pójść niż na tą plażę, co zawsze łazimy. W ogóle my cały czas od prostu streamujemy, gramy na jednym save'ie, prawda? Czy to mniej więcej pierwszy tam 100 tysięcy tam. No, ale chyba zrobiliśmy ostatnio od nowa tego rana. Na pewno gramy już na którymś. Ale, bo masz jakiś fabularny item? Bo ja na przykład mam jakiś tam czekan do wspinaczki. Mam tu... Masz takie rzeczy? Mam tu butle. To jest chyba ten save, na którym mieliśmy tą pamiętną kompilację, gdzie... no, działo ten się. Ten pierwszy, tak? Tak, po prostu? To solo. No nie wiem, ja nie mam na przykład tych rzeczy. Nie masz w ogóle tych rzeczy? Nie mam czekanu i mam jakiś taki mega podstawowy ekwipunek. Nawet nie mam jakiejś fajnej broni. A to ciekawe jest. No. Cały czas nakładam na siebie jakąś wężową skórkę. Ja, ale też mam tą wężową skórkę. Dobra, chodź, schodzimy tutaj. Tutaj schodzimy, dobra? No. Jest za tobą? Jest plaża. O kurde, ładnie tu. No. Ładne miejsce. A, już wiem co to jest za miejsce. Tu zaraz będą te śnieżne rejony chyba, nie? Nie. Jesteśmy w drugiej części w ogóle. A, stary, właśnie, ty umarłeś chyba gdzieś, pamiętasz? Ty do tej dziury takiej ogromnej spadłeś. No ja umarłem, ale to bym nie stracił przecież chyba wszystkich itemów. A to nie starczy, że my mieliśmy iść, żeby odebrać je? Ja nie pamiętam. Ale ty czarna idzie jakaś. No wiem. O, czekaj, zatrzymała się. Z łuku ją trzeba. Czekaj. Ja ją wezmę. Dobra. Ja będę cover shotował. Kurwa. Nie widzę żadnego celownika. Ja widzę chyba taką małą kropkę białą, ale to może mi się... Nie, to syf na moim ekranie. Łowcy jebani! Dobra, strzeliłem ją. Tak, ale co, dostała i uciekła? No, dostała i uciekła. Możemy ją gonić, teraz będziemy... Tak mi się podobały te strzały, one ledwo wyleciały, kurwa, z tego no łuku. Naprawdę, serio, tak 10 metrów przede mną. Jest tu! Czekaj, trzeba ją zapędzić w czasie róg. Nie, my jej nie dogonimy, ona musi się zatrzymać. Stary, ale wiesz co? A jakbyśmy ją zapędzili tak, żeby się zablokowała na czymś? Dobra, jest przy mnie. Kurwa, jak dużo się zamachujesz, typie, naprawdę. Gdzie ona jest?
Jest przede mną. Już się spociłem. Towar przede mną jest, towar przede mną. Na razie ucieka, jeszcze mamy... Nie, no daleko już jest. Mamy już na celowniku, to drzwi są. Ej, no gdyby mi ten łuk dobrze strzelał, to bym je ustrzelił. Ale teraz podobno jest kusza. Teraz jest podobno kusza, ja chcę kuszę mieć w tej grze. Tylko jakie... O Jezu, grzyby, to nie będę jadł. Okej, dwa. Właśnie, jak się robi kuszę? To jest dobre pytanie. Zablokował się królik, stój! Kurwa, stój! Ej, właśnie, ja mam tu zrobić w ogóle... Mam tu... jakby opisałem, co mam zrobić. Molotov Wiretrap? Co takiego? Znowu czytasz stronę tytułową. Znowu pół metra od książki. No. Tutaj mine index. Jest tu jakieś, nie wiem... Zapada noc, panie czytelniku. O kurna. Dobrze, mam oświetloną książkę, będę mógł czytać nawet w nocy. Ona oświetli nam drogę. To co, wracam do obozu? No nie wiem, czy to ma sens. No nie wiem, czy dam radę z tymi... Kamilami. No dobra, dawaj. Tylko do którego? Do tego niebieskiego? A czy do tego głównego obozu? Jakiegoś najbliższego. Ale głośno, strasznie. Poczekaj na mnie, bo czuję się niebezpiecznie. A jest jeszcze gdzieś? Czekaj, ja się zgubiłem. Chyba. No idę za tobą, czekaj. Widzisz mnie? Widzę, ale uciekasz mi. Padłem do jakiejś wody. Jest zimna. Kuszę można znaleźć, nie da się wykreptować, okej? Okej? Kurwa, co jest? Czy ja kucam, czy o co chodzi? Ja chyba kucałem cały czas. Kucacz. Dobra, jestem za tobą. Dobra. Nie damy rady. W sensie... A ty kurwa, masz latarkę? A co? Na bogato. Ty naprawdę masz wszystkie sprzęty. Znaczy, ta latarka świeci tak jak... No nie powiem, oczami może bardziej świecić niż tą latarką. Nic nie widzę. No, ale jest naprawdę ciemno. Ja pierdzielę. Tak wygląda miasto bez latarni, ludzie. Co to? Coś... Zając. O Boże! Co? Idzie? Krzyki! Ja nie słyszę ich. Ja słyszałem. I to chyba nie tych zwykłych. Jest dzień, fabuła czekają. Będzie, ludzie, będzie. Chcieliśmy trochę popolować, ale chyba... Jej, co to jest? Ja pierdzielę! Ja pierdolę, co o, to się było? Wystraszyłem, myślałem, że to jakieś szkolce są, a to jakieś rośliny były. Boże, przestań. Już jesteśmy bliżej. Co jest? Ja pierdolę drzewo! Przestań tak panikować. Stary, to jest strasznie! A! Mnie w plecy! Stary, szybko! To są skały! Biją mnie! O Boże! Ale... Stary, uciekaj! Strzela mnie! Nie wiem, czemu tak wolno biegnę. O! Ja pierdolę. A się spociłem cały. Jest za mną, Bobro! Gdzie jest obóz? Obóz Dumbledore. Jest przede mną! Wypierdalaj! Wypierdalaj, dzidusie! Do wody musisz. Stary, a widzisz gdzieś wodę? Jezu, jest! Tratwa jest! Oni zajęli naszą miejscowość! Jesteśmy tu! Jesteśmy! Ja pierdolę. Ale... Do wody! Proszę! Jezu, jakim cudem to przeżyłem? Nie wiem. Wychodź! Ty nie możesz się wydostać z wody. Płynął! Co?! Nie, no żartuję. Stary... O dobra, wyszedłem. O Boże, jakie jumpy. Paweł Jumper. Dobra. Jak mogę wyjąć latarkę, czy wyciągnąć ją, żeby jej nie mieć w rękach? L? O dobra, już chyba się schowała sama. Ja pierdziele, ale się zdenerwowałem. Ale mi jebną w plecy, serio. Zmrożone ci jestem, muszę zapalić kaodzień. Dobra. Ja mięso wrzucę. Ja też coś wrzuciłem. Ale ja nie wiem, czy ono jest w ogóle. Ono chyba się coś dłużej robi. No, chyba tak. Ej, no cały dzień zleciał i pół żołądka zszedło. Kurwa, jego mać. Dokładnie. O, dobra, można jeść już coś. Jemy, uczta. O Boż. Aż mi głowa zaczęła boleć. Aha, fajnie. Cześć, ja może... Przywróciło mi 1/10 żołądka. Czekaj, jak to się robiło? Combine to i szmaty trzeba było mieć, żeby mołotowy, bo to mołotowy to była dobra sprawa. Czekaj. No, mołotowy były super, ale to były szmaty i butelki z alkoholem. Ja szmat chyba nie... A czekaj, to jest to, dobra. Dobra, mam.
Dobry, dobrze jest, tyle powiem. Dobra, mam trzy młotowe. No, porób jak najwięcej. Wydał chłopcio. Oh my god, ale dużo. Powiem tyle, ucieczka przez ten las to było koszmarne doświadczenie, ja nic nie wziąłem. No. Gdyby nie ten... Ej, a mi się stamina cały czas kończyła i tak mega wolno biegłem. Znaczy, ja muszę się uleczyć w ogóle. Czym się tu leczyło? Tu trzeba było zioła ci robić chyba też, nie? To ja zęby jakieś mam w ogóle, o co tutaj chodzi? Pewnie moje. Wypadły. Wypadły podczas ucieczki. Szczor, bo tu uderzył mocno. Dawaj, idziemy spać. Okej. Okay. Gdzie tu jest łożo? A nie możemy jeszcze. A dobra, jeszcze trochę, dobra, ale można się przespać będzie. Można save'a zrobić. Mhm. Raz, dobra, nie. Mogę w końcu na czat zerknąć. Ja coś tam zerkałem, ale... Ale... Oj. No, początek przygody jest taki intensywny, tyle wam powiem. Esu, lecisz na nową kwadratową. Nie wiem, nikt mnie nie zapraszał. No, jest teraz nowa kwadratowa. MS3. Nieźle, co? No. Kto tam gra? No, ci wszyscy, SRKF-y, Mandzie i tak dalej. Jezu, oni jeszcze żyją? No, ale wiesz, wszyscy jakby odeszli od Minecrafta i teraz jest taki wielki powrót, wielki hype znowu wrócił. A, czuję. Kinia, czemu mnie witasz? Hej. Ile mogę zjeść chipsów ogórkowych? No, możesz mi trochę posypać. A, no jakieś miski? No. O, dobra. Tak. PSP ma listy nawet gra, what the fuck, kojarzę ten nick, nawet nie wiem skąd. Obudujcie tutaj, ale co mam obudować? Przecież tu jesteśmy bezpieczni chyba. Właśnie co, wodę mam obudować? Wodne mury? Fosę. Dawaj, kopiemy. Zrób się mury, stojące pochodnie, ale wokół, nie wiem, tego jeziora? No nie wiem, może chodzi, ale to bez sensu, i tak one nie przepłyną przez wodę. No właśnie, też mi się też wydaje. Mamy dwie suszarnie tutaj, mamy spanie, tyle, mamy ognisko, zaś mamy wszystko, co potrzebujemy. Jak mamy ten nasz dziennik, to mamy to-do list i trzeba znaleźć tak, find Timmy, set up defenses, find a way into the sinkhole, nie wiem co to jest, explore dead cave, explore hanging cave, keep exploring hanging cave, explore chasm cave. To ty jakieś questy czytasz? Tak, stary, to są questy, ale w ogóle nie wiem co to jest. Znaleźliśmy jeszcze wody? FGGs. To do stats. No to zróbmy jedno. O Jezu, jakimi górkami pachną te chipsy. Ej, LBS to jest waga, tylko jak to się przelicza kilogramy, bo ja ważę 205 LBS. Co, ile to jest, ludzie? To są funty. To ile to jest? To 205 funtów ważę, to herupeć się z tym. Nie, to tam niecałe jeden, to więc 70, coś takiego. Naprawdę? No. 300 kilo. Okej. To kilo do kochania. Crafting, to jest molotow, aloe. A co w ogóle? No, też mam 25. Dodali. Co? No, też mam tyle. Też chyba ważę co... Ej, okay. Czemu ja marznę? Chodzi mi się... Ej, ja też! Dawaj, do ogniska. Do wora. Do śpiwora. Ej, dodaj boostera już i można nawet po łacińsku nazwy czytać. Na przykład Crocodile to jest Crocodilus Niloticus. Aha. Marny popis. Marny popis. Canada Goose Branta Canadensis. Canadensis. Dobro. Się zaczytał. Ale mi ciepło się zakładka zakupiło. Sygnały. Ułóż sygnał SOS z kamieni. Zróbmy to. Ej, what? Jakieś ryby w ogóle są. Co to jest? Mam notatkę i mam zdjęcie matki tej sześcionogi. Łódź mieszkalna, duża tratwa. Masz zdjęcie matki? No, mam zdjęcie tej sześcionogi. Się zaczytał. Do masturbacji. Ej, czy to znowu zrasło? Czemu to cały czas rośnie? Ej, czujesz, że jest nowa pułapka, która się nazywa dziś są twoje urodziny? Naprawdę? No. Ale cringe. No, strasznie. Krzesło z tu małe łóżko. Kominek moglibyśmy tutaj zrobić. Krzesło z kości. O, pierciela. Ej, możemy iść spać, chcesz. Chyba. Ramka z kości. Budka dla ptaków? Ja położyłem się spać, stary. Dobra. Nie wyglądaj nic. Zostawcie tę pułapkę, to rodzice są twojej rodziny, ale słuchajcie, gdzie mamy to... Jaki jest cel tych pułapek? Mamy je stawiać tak po prostu, żeby postawić? Tak jest nasz cel. Kamera mi się ruszyła. Cały czas pada w tym królestwie. W tym kurestwie.
Dobra, nie, mam wrażenie, że my nie mamy ani co jeść, ani nic. No, serio. Napij się wody z tego. Z wodopoju. Okej. Okay. Chyba to jest moje miejsce do jumpienia. Okej. Okay. No. O kurde, nie wyskoczyłem. Nie wybił się. Dobra. Musimy znaleźć jedzenie przede wszystkim. Tak, 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 tak. Kurde, jak się robiło strzały? Strzały, kamień. Patyk, coś jeszcze? Kamień? A nie kamień właśnie? Bo strzały. A i... Lotki? Lotki były jeszcze, tak, pióra. Tak, 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 tak. Ale nie, nie kamień. Nie kamień? Może kilka lotek? To ja dynamit mam. To jest. Gdzie mam patyki? Ty, ale mam cztery strzały, ale to już niedużo strzał w sumie, to są patyki. Nie rozumiem w ogóle, może z liści? Czekajcie, zaraz pewnie nam napiszę coś. Małe patyki najpierw. Małe patyki? A się robi małe patyki? Z sporem? Nie wiem. No. Małe patyki? No nie wiem, napisali... Nie, ze zwykłych badoli się to robiło. Chcemy zrobić strzały, ludzie. Strzały do strzelania z łuku. Jak pięknie ta kaczka tutaj przeleciała. Po poranku. Kaczka po poranku? Z patyka zrób upgraded spear. A fajnie, ty masz chociaż dobry topór. Faktycznie, ja chyba straciłem cały ekwipunek. Ale czy raczej da się rozzyskać? Spadry zrób upgrade... A dobra, a jak się to robi? Upgraded spear? Rebriefer, what the hell? No jedź myszką na trybik, to zobaczysz. Jedź myszką na trybik. Uuuu! Cały patyk i 5 lotek. Tak, brakuje mi, jednej lotki. To ja mogę zrobić chyba. Tak, ja lotkę? Mogę. Nie, strzały. Jurek? A, to zrób. Dobra, ja mam parę strzałów w sobie. Okej, okay, to idziemy? No, przydałoby się, ale ja bym, nie wiem. Stary, ja jestem cały czas głodny w tej grze. No ja też. Znaczy, no teraz jadłem coś suszonego, ale... Nie jest taka efektywna i efektowna metoda na jedzenie, ludzie? Poza kanibalizmem? Co tam leży? Na tej? Wiesz, to da się rozwalić. Ej, tam są nasze jedzenie jeszcze jest w ogóle, co jest grane? Gdzie, w tych domach? Tak, wisi. Chcę je odzyskać. O Boże, faktycznie. Najgorzej. Chcę je odzyskać. Tak, wziąłem jedno. Udało ci się. Wybij się z kamienia. Z kamienia? Dobro. Czekaj, ja to zrobię. Ja pierwszy. Dobra, dajesz. Kurwa, czekaj. Nagrywasz? Nagrywam. Nie wziąłem, ale czym się to brało, e? Tak, e. Ty, ale ja nie chcę wziąć w ogóle. Ja ten wyższy... A ty czekaj, tu jest jeszcze pionier. Mam to. Jakim cudem ci się to udało z dołu zrobić? Ary, głodny człowiek wie, jak zdobyć jedzenie. Ej, no to widzę, że te pacze dużo tutaj dały. Naprawiły ten świat. A tu skorupę z węża. Węża? Skorupa? Ja muszę patyki pozbierać trochę. Patyki. Ja może w nią wskoczę, ale przynajmniej wodę zbiera. No, to z góry? No, i da się pić to wisi. No nie wiem, pewnie jak się wskoczy na to, mogę spróbować. Ty, ja chcę też to sprawdzić. Ale to jest chuj wysoko. Boję się, że sobie coś zrobię. O ja pierdzielę, on to robi, ludzie. Skacze. Dawaj na to szczurupę skocz. Ej, prawie, ale życia mi nie zabrało, okay. Więc można próbować. Też chcę to zrobić. Znowu widok na twoją dupę. Po to tu wszyscy przyszli. O jaka ta skorupa jest mała z tej Stary! Uważaj, bo są na dole. Są na dole kanibale? No. Jeden. Jesteśmy... Strzelę mu w mordę. Kurde, uciekł. Wyczaił. Straszył się. Stary, ty wyglądasz tak... O! Zabiłeś mnie prawie! Chciałem... No dawaj. O! Jestem! Udało się mu! Napij się. Piję! That's how mafia works. Zajebiście. Daj, złapię cię, chodź. No ja tam nie dam rady, spadnę i mnie zabiją ci. Pierdalać łysiaki. Ale harcie. No i co? Co mi zrobisz? Benny Hill music. O Boże. Zawył po swoich. Słuchajcie, lata... O, dostał.
Co on robi? Pilny. Jestem na świętej skorupie, odejdź nieszczęśniku. Jestem jak żółwi pustelnik. O! Dostał? O, ale w czoło dostał. Ej, zaczęła padać. Cały czas pada od godziny. Ale deszcz intensifies. Czekaj, niech przestanie biegać. Kurwa, spadłem mu na głowę! Dobra, ja robię scenę z tego. Z... z Kleopatry. Dajcie mi ścierę. O kurwa! Co się dzieje? Masz skorupę? Nie wiem. Spadła? Ty nie wiesz. Zniszczyłeś ją? Chyba ją zniszczyłem, stary. Ej, jeszcze ognisko zostało. Jak ty tam wlazłeś? Magik nie zdradza swoich sztuczek. Dobra, co robimy? O ja, proste na ryby, dupą. A ja faktycznie teraz te drzewa jak tak się machają, nie? No, ale strasznie się machają. Ej, tam jest typek. No wiem, dobra. Wiem. Pytanie, co robimy? Czy idziemy jeszcze coś polować, czy spróbujemy uderzyć do... Ja bym postawił chociaż te dwie suszarnie i trochę je zapełnił, żeby mieć do czego wracać. Tak bym to nazwał. No wiem, ale no to musimy znaleźć jakiś efektywny sposób na... No właśnie, na to polować? Na to polowanie, bo tej sarny nam się nie udało. Ja myślę, że dobrze się będzie polowało z łuku na jaszczurki, tylko... No, trzeba jaszczurkę wypatrzeć. O, czekaj, bo mi czat się włączył. Ej, ta jaskinia była zabudowana? Ta jaskinia? Nie wiem. Nie, ona była tylko dziurą w ziemi. Tak. A co, jest zabudowana? No, nie widzisz w sensie kamienia wokół? O, to co? Na pewno nie była zabudowana, 100%. No, nie było tego kamienia, na stówę. Dobra, ludzie, już was widzę. Jak suszarnię zrobicie w środku lasu, to krańbale wam zabiorą. Podziękuję sobie za przejście mojej mapy Minecraft 8 lat temu, nie zapominajcie, bo szamy nie czyta czatu. Stary, dzięki. Pizzu ice cream. Znaczy, spoko. Dzięki. Co mówiłeś? Nie, bo, no, nieważne. Dobra, chodźmy polować. Dobra. No, ale przeczytane ludzie. Znaczy, akurat mi czas wywaliło, więc jeśli coś pisał ważnego, albo mniej ważnego, to dopiero teraz widzę. Ej, bo ja widzę królika, może go poluję jakoś, tylko... Króliki są strasznie szybkie. Ale one się w ogóle chowają w trawie, która jest... Co się dzieje? Co tam piszczy? Nie wiem, coś mlaszcze. Czy tarantula idzie? Brzmi jak te dzieci. Idzie! Co to jest? Kurwa? Stary, patrz! Z czego wyskoczył? Napierdalaj! Z czego wyskoczył? Nie wiem. Ja pierdzielę. Matka idzie! Gdzie? Matka idzie! Gdzie? Przede mną, tam gdzie patrzę. Gdzie jest? Dokładnie widzę. Stronę obozu. To nie widzę. Widzę! Tam? Rodzi? Rodzi? Uciekaj, no. Ej, trzeba z mołotowa ją potraktować. Trzeba spalić tę kurwę. Co ty pamiętasz, ona przyjmowała kilka mołotowów na mordę. Sorry. Jestem gotowy, gdzie ona jest? No tam, no dobra. Najpierw uciekniemy w stronę tego. Tam jest, widzę. Pipę. To... Chodzi, no dawaj, skradaj się. Dawaj na kontroli, cirtlu. Czemu ona kłóca ta postać? Czemu? Co ona tu robi? Nie wiem, zwiat przeprowadza. Zwiat? Ale zajebie ta mołotowa na czaszkę. Poczekaj, to ja wyjmę swojego. Tylko pamiętaj, żeby podpalić, pamiętasz? Co? Pamiętasz, że musisz podpalić, bo ostatnio wyrzuciłeś szklanym po prostu szklanką. Myślałem, że szkoły bardziej zaboli. Najpierw musisz podpalić, potem rzucić. Dobra, ja jestem gotowy do rzutu chyba. Podpal. Dobra. Jeszczurka przebiegła jakaś. Dobra, jestem gotowy. Dobra, podbiegamy. Mów, kiedy będziesz rzucać. Rzucam! O, płonie! Pięknie! Kurwa. Ej! O! Biorę topór. Upolujemy tą szmatę. Goni mnie? Goni tak. Mnie, spójrz. Goni. Nie, zatrzymała się, ale będzie goniła. Ugasiła się nogami swoimi, stopami się. Ugasiła się stopami, stary. No chodź tu, kurwo. Stary, ja będę krowzak ją direct hitnę, co ty na to? Popierdzielaj, kopiciaro! Uważaj, bo ona kopie! Stary, to jest kopiara jakaś! Kopiara? Uważaj, idzie tu! Idzie? Nie wejdzie tu. O Boże, podpalaj! O Boże! Boże, ona jest straszna! Wracaj do dziury! Ale ty jesteś odważny. Jezus płonie, Maria. Płonie, ginie. Ja się tak boję. Gin! Koszmarem, kurwa.
jeszcze alkoholu wypijesz. Ty pizdo! Czy ona jest śmiertelna? Nie wiem. O! Padła! Zabity! Padła! Zabiłeś ją. Stary, T-bag. T-bag. Dawaj, mamy kurwa mięsa na... Ej, dziecko za nią! Wypadło za tobą, jest dziecko! Pierdole, jeszcze trzeba dobić jej małe. Zginie się! Kurwa, w potylicę. Tu czaką. O! Wyskoczyło! Jeszcze! Przetoczyło się po kamieniu. O kurwa! Ale lałem z tego. Ale wytoczyła już z maszyny losującej. Dawaj, tniemy ją. Da się ją jeszcze pociąć? Nie wiem, spróbujmy. O kurwa, ale to było dobre. Stary, coś się nie robimy w ogóle? Chyba nie. Te truchło przyjmuje jeszcze jakieś ciosy? To truchło jest już tak przeruchane, że lepiej je zostawić. O, 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 o! Dawaj, ptaki! To jest nasze jedzenie! Jaj. O, co te ptaki robią? Czemu ja taki zamach robię strasznie duży, kurewski? Chyba ptaki najbardziej warto polować, bo z nich jeszcze lecą te pióra. Stary, czemu ja robię kurewski zamach? Dobra, z tego dziecka jakieś mięso jest, wypadnie. Pióra są. Ale już ja miejsca... Stary, wytłumacz mi jak to jest, że ja mam cały czas full termaru mięsa. No nie wiem, to byś się podzielił. Ale ja nie wiem nawet skąd ja to mam, ja to jest jakieś mentalne mięso po prostu. Dobra, ja idę gotowo. Ty! Kaczki są u nas na rzece! No tak, są. Nie da się ich zabić? No da się, ale nie wiem czy mięso nie tonie. No, spróbuję. Paskudny pancerz, wzmacnia pancerz. Co jest? To utonęły? Stary, to była tak żałosna animacja. To ja nie wiem, co się z nią stało. Wiesz, co się stało? Strzeliłem w nią i ty pauza zrobiła. Wiesz, zanurkuj i znajdź się truchło, ono tam leży. Czekaj. Patrz, co się z nim stało. Takie, bo ptaki próbuję jeszcze złapać. Skaczek nie ma miejsca, napisali mi. O, ja pierdzielę. A, tu była batalia epicka. Dobra, ja... No, serio. Ja ugotuję to mięso jedno, przynajmniej sobie. Proszę, to trzeba gotować. To jest najgorsze. O, jest. No. Zasadźcie coś w ogóle. A co tam da się salić? Skąd brać nasiona, ludzie? To, wiesz co, nasiona? Nasiona są z tych dzikich kwiatów, które masz jakieś nasiona? Lasach. Bo ja bym zrobił dodatkowy ogródek. Bo wiesz, to jest ten moment, gdzie nie pójdziemy sobie na przykład do tej jaskini i będziemy musieli wrócić. Będziemy mieli masę rzeczy do skrawężowania. Nie, nie mam tych nasion. Ja zaraz zobaczę, ja mam. Myślałem, że miałem. Mięso. O, jakie spalone. Czy to Śląsk? Nie wiem, jakieś ciuchy? Jak ja teraz wyglądam? Ubrałem się w jakiś specjalny pancerz, nie, czy o co ja chodzi? Nie, ja ci powiem, jak wyglądasz. Wyglądasz, jakbyś całe życie siedział w swojej piwnicy, stary. Masz niebiesko-czerwoną koszulę w kratę, jesteś łysy, masz wzrok, jakbyś pierwszy raz widział kobietę na oczy, a ja jestem mężczyzną, to tym bardziej mnie zaskakuje. A twoje spodnie po prostu wyglądały, jakby miały kamo z nasienia twojego zaschniętego. Tak, Boże. Spodnie wyglądały, jakbym strzelił w nie Kalksztajna. Okakał. Ale ja coś mam. Ej, ja zasadziłem coś jeszcze. Fuj. Ej, dobra, mam sporo mięsa. Co za szyma tutaj wyrzuciłeś? No, strój mój, bo on się... Bo założyłem jakby ten... Tą skórę z tej matki. I wtedy zdjął mi się mój strój, więc stwierdziłem, że nie przyda mi się. Ohyda. No. Ohyda. Jeju. Co tu jest? Ej, zobacz. Co jest? A to nie żłob, jest... ten. Żłobek! Żłob! To jest dzieciątko. Tutaj wychowamy te nasze dzieci. Ej, jest szczurka! Jezu. Gdzie ona jest? Pobiegła tutaj. W tą stronę. Okej. Okay. Ale ze mnie dobry łowczy. Zaraz, tu są jakieś nasiona, weź je. Nasiona już idę? Pod moimi nogami leżą. Ja po prostu niby mam full, ale nie ja wiem jakie. Ja też mam full. Aha. Ale to nie są takie, żeby bejtować ptaki, dać tam pułapek? A, no, może. Czekaj, ja zacznę jeszcze nie mogę coś wybudować, takiego przydatnego nam. To jest. Ej, mamy tu jeszcze szafkę z lekami. Dobra, naszą? Tak. A nie, znaczy to jest szafka na leki. Czekaj, wiesz co, ja robię drugi ogródek w ogóle. Wiem, że jeszcze pierwszy nie jest zapomniony, ale już tak na przyszłość. Co tu trzeba mieć?
4 kłody, dobra. I coś to odłożyłem te leki, żeby, żebyśmy mieli miejsce na nowe. Wróć, bo ja nie widzę OBS, teraz fajnie, zaraz muszę coś zrobić. To jest, ubrałem jakieś... Co jest tym drzewem? No w deszcz zaczęła padać, kiepsko. Ej, mam jakąś nową koszulę. O, fu! Jesteś w stanie spojrzeć na mój stream teraz? Ale teraz już poczekaj. Patrzę. To spójrz, co ja mam na ręce. Prawej. Co to jest? To jest skóra tej matki. Ja pierdziele. Kurwa, i kanał rodny. I macicę wyciętą masz. Nałożony jako ocieplacz. Ocieplacz? Ochydny ocieplacz. Dobra, brakuje mi jeszcze dwóch. Ale ochydztwo. Ja nie wiem, stary, czy my powinniśmy trochę wyciąć tego lasu wokół nas, żeby lepiej widzieć nadchodzące niebezpieczeństwo. O, co się stało? Okay. Wyciąć las, tak? No tak trochę, bo one się chowają między tymi drzewami. Znaczy ja teraz wyciąłem na odwrót po prostu. Ale tu jest mega dużo drzew. Nie wiem, jakoś po prostu bym to zutylizował lepiej. No można, ale myślę, że bardziej zależy na... W sensie musimy się skupić na żarciu. Jezu! Tak. Czekaj, bo ja muszę jedną rzecz szybko zacząć. Dobra, działa wszystko. Działcie. Esu, gdzie dorwałeś polską wersję Might & Magic 8? Wydaje mi się, że jak robiłem ten let's play, to z ekstra klasyki instalowałem, jeszcze miałem płytę. A na Gogu nie ma polskiej wersji? A na Gogu nie ma polskiej, na Gogu trzeba wyrwać spolszczenie, ale nie pamiętam, czy są, czy to nie są tylko napisy, czy coś takiego. Nie wiem, rady, jak coś będziesz sklejał, to śmiało wstawię, z chęcią zobaczymy. O, królik jest, czekajcie. Słuchajcie, w ogóle jaskinia jest oczywiście też w planach, to się nie martwcie, że jest inaczej. Może pułapki porobię jakieś? No nie wiem. No co myślisz, to... nieopłacalne są to pułapki, myślisz? No myślę, że trochę stracimy czas, a wyjdzie z tego jeden kawałek mięsa. A jeden kawałek mięsa to jest 1/10 żołądka. O. Dobra, muszę ognisko rozpalić. Pióro się. Myślę, że takie rzeczy jak pułapki, to jak będziemy mieli już na przykład full żarcia i tak dalej. Dobra, mam trochę piórek. Co jest? Te ptaki gdzieś retardet się zrobiły. No ten akurat był sprytniejszy ode mnie. Ale ta wioska wygląda biednie. A my tu wykupaliśmy jakiś skarb kiedyś, pamiętam to. Słyszałeś ten skrzek? Tak, czy to tak. U mnie w muzyce? Nie, to było coś tutaj. Koszmar. Dobra, mam jeszcze turkę kolejną. Ja jem mięso. Karmić dla ptaków zróbcie. Ale myślisz, że nam teraz jest to potrzebne? Znaczy, no niby te pióra się przydadzą. Jak pióra lecą, to rzeczywiście. Co jest, nie? To jest. Jak to surowe? Przed chwilą się piekło. Piekliło się. Czekaj, jak się robi pułapkę? No możemy ten karmnik, może będą się zlatywać. Czekaj, ale jak to się nazywa? Karmnik dla ptaków. Dzięki. Gdzie to jest? Który to jest zrobił? Chyba pułapki? W pułapkach. Albo i nie. Rabbit cage, drying track. Dobra, to jest ty, można jakieś szafki robić. Ej, wiesz, że ja nie mogę usmażyć mięsa? Nie wiem, o co chodzi. Ale czemu coś... Chyba deszcz kapie przez tratwę. I nie już przestał zrobić mięsa? Tak, i gaśnie mi zanim się zrobi. Da się coś uszczelnić ten dach? Nie wiem. No nie, myślę, że po prostu twórcy jeszcze nie wprowadzili update'a, który by to naprawiał. A jeszcze kanapy można robić normalnie. O, widziałem dekorację, birdhouse. 4 patyki i 1 lock. Zajebiście. Teraz trzeba chyba to na drzewie zrobić, nie? Tak. Dobra, teraz to zrobimy, ludzie. Dobra, już przestało padać. Na R? Słowa? Witam, Akira. Shit. Dobra, idziemy? Coś robić? Raczej ja ten domek jeden buduję. Dla ptaków. Dobra, ja mam jeden zbudowany nawet. Czy one to przelatywały? Ty, ale znowu się noc robi chyba. No. Ale pewnie nie możemy iść spać, bo jeszcze jesteśmy niewyspani albo pobudzeni, nie wiem, kurwa, kofeiną. Pobudzeni? Ej, tu drugi domek zrobię dla ptaszorów. Dobra. A ja przejrzę, co ja mogę zrobić. Raz, mega to... szybko ten dzień mija. No za szybko. Strasznie szybko. Nic nie zdążymy zrobić, już jest noc, nie? Altana, kamienna ścieżka.
I no do wspinaczki. Drewniana tarcza, po co? Zbiornik na sok z drzewa. Oj. A ci teraz właśnie co to ten sok z drzewa? Czy to jest potrzebne? Ja to mam w ekwipunku w ogóle. A, w tym coś, okej. Okay. Można użyć jako materiału rzemieślniczego, ale nie wiadomo dlaczego. Lepkie. Materiał wybuchowy. Na broń, prędkość broni, obrażenia, prędkość broni, obrażenia broń, narzędzie do naprawy. Nie wiem, co ja zbieram. Zbieram. A, zęby to są te do tych ulepszeń, pamiętam już. No, zębów się robiło chyba ulepszone broni, nie? Ej, mam strzały do kuszy, czaisz? Tak? No, cztery. Ale kuszy nie masz, tak? Nie mam kuszy. Okej. Okay. Ale mam bełty. Dobra, nie wiem, czy nie musimy znowu iść spać. Bo znowu właśnie... Myślę, że nie damy rady pójść spać. Ale sprawdza to. No, jeszcze tak 3/4 nocy będziemy musieli stać tutaj. Bez sensu. Naprawdę? No. Możemy spróbować zraszować jakąś jaskinię, ale... Czekaj, to ja na pewno chcę zjeść przed tym. No dobra, możemy. Czekaj, ugotuję sobie jedno małe mięso. Ja też. Małe mięsko. Malutkie. 2 C. Zrobiłeś Byłeś? Już 24 klipy? Z tego? Ej, możemy sprawdzić, gdzie jest ta kusza i po prostu pobiec tam. Ale myślisz, że odnajdziemy się w tej mapie? Te mapy są strasznie jakieś nieczytelne dla mnie. No nie wiem, ale to będzie jakaś przynajmniej coś nowego. Wyśpicie się przed jaskiniami, ale jest jakiś powiedzmy... Musimy spać, żeby się udało? Bo też się zastanawiam po prostu, czy... Nie no, czemu? Nie musimy spać. Bo właśnie to nie daje chyba żadnego buffa, nie? No nie. Może uzdrawia, ale mamy na fulla. No, ja też mam fulla. To co, idziemy? Ale nic nie widać, ja pierdzielę. No, no możemy iść, ale pamiętasz, która jaskinia? Jakakolwiek, czy to... szukamy tamtej? Nie wiem, czyli mamy tu blisko tą taką zabudowaną, tam gdzie jest ta lina, co matkę tam zabiliśmy. No, ale druga też jest tutaj taka, co tak. Się wchodzi przez taką szparę w tym. Chyba to jest lepsza opcja, to mi się wydaje. Dobra, jesteś tu? Jesteś. Jest ci zimno, mokro, rozpolognisko, słysz się, świetnie. Teraz każde wyjście z tego domu takie będzie. No. Co to jest? O Boże, już wrzeszczą. To jest ten słoń chyba. Tłoń? Ten orangutan, co namiażdżył drzewo. O nie. Jak on wybiernie, to ja się zesram, tyle powiem. Jeszcze w nocy, nie? Gdzie tu jest ta jaskinia? Ona gdzieś tutaj była chyba. No ja, tak. My teraz nie... Czekaj, tu jest jakiś... Ja pierdziela. Niszcz to totemy. Jakbym zobaczył coś totem w lesie, to bym chyba uciekł szybciej niż umiem biegać. Dobra, szukaj tego pola. Ale bo źle biegniemy, wiesz? Bo my na pole idziemy, tak? Dobra. Poczekaj. No na tą jakby polanę taką. Gdzieś w tą stronę będzie. Chyba. Myślałem, że idziemy do tej, wiesz, takiej, co trzeba się przyciskać. Tutaj, jestem. A, no dobra, to wchodź. Idziemy dołem. I szczurka za tą przebiegła. Kaw1e zasubował, dzięki! Ej, ja zamarzam. Ja już, mi już jest ciepło, jak schodzę. Dzięki za suba. Boże, jakie dyszenie. No, słyszysz to? Jakby robili po prostu kardio jakieś życiowe. Tak, matkę zabiliśmy. Dzięki ludzie. Za suba. Ciekawe, czy ona tutaj będzie dole, jakaś inna o, wersja. Nie, z innej rodziny matka. Nie, to pewnie ta wyszła już. Ale to jak ona się wspija po tej linii, niby? Ale faktycznie to ta durna jaskinia z tymi dziećmi. Tak ma najgorsze z możliwych jaskiń. O, ale jest już coś? No. Ludzie, nie wiem, czy to słyszeliście. Ej, ja zamarzam cały czas, muszę zapalić ognisko. Tutaj gdzieś było, tu gdzieś było przy starcie. O, tu gdzieś. Ej, na pewno gdzieś tu było ognisko, jestem pewien. Przy tej linii. Tak? Tak. Tutaj jest. Jest? Czy patyki. Ale ognisko. No, totalnie. Ty, ale żeś tutaj dał światła dużo. No, rzuciłem liścia. Nie jesteś w pochodni zrobić tylko takiej, która nie zgaśnie po 5 sekundach? No nie wiem, jest ulepszany patyk. Lighter, old gun ammo, końcy. Ty, ale ty masz przecież latarkę. Ale ja mam 0 baterii, Michał nie ma jakiejś zapasowej. O nie, to są na baterie? No, to w ogóle jakaś porażka. Znaczy no, realistyczna, ale porażka. A, kabus, siema kabus, elo. Elo. Wiem, suba.
Dobra. Dawaj, po co w sumie RCT tenisowa? Nie wiem, to chyba było, gdzieś się znalazł po prostu i to jest jakaś broń. Na pierdzie noga tu leży. A tu są te dzieci. Ja pierniczę. No. Ale grubo. Pytanie, gdzie my tak naprawdę idziemy? Najlepiej spotkamy jakieś tam słonia albo coś w tym stylu. No nie, w jaskiniach chyba nie. Ale właśnie nie w jaskiniach, był jeden taki słoń gdzieś pilnując wszystkiego, a to w ogóle chyba nie ślepa uliczka. Tłoni mikster. Ależ dał. Nie, to nie będzie ślepa uliczka, to będzie drugie wyjście z tych jaskiń. A to nie będzie właśnie takie o... No właśnie tego? O, dawaj, są walizy. O, no... Ej, ręka poskoczyła. Ja pierdziele, rozwal się. Och, ta noga w walizce. Dobra, taśma. Dobra. A, miałeś rację, kurde. Ogarnięty jesteś, ale jakąś benzynę mam. Tak, tak. Ale trzeba benzyna, to jakaś piła była spalinowa czy coś? Nie widzę w ogóle jej, a jest. Zbiornik z paliwem, można zasieść do piły łańcuchowej. Stary garnek jeszcze mam. Piła, to rzeczywiście była piła. Ej, garnek mam na wodę, więc jak chcesz, to można po prostu wyjąć go. Okej, okay. Ale masz tam wodę jakąś, czy to po prostu jest suchy? Nie no, na deszczówkę, tam trzeba chyba stać po prostu i aha, się nalewa. Aha, okej. Okay. Tym garnkiem na deszczu. Dobra. Smutne. I co, nic więcej tu nie ma? Nie no, teraz jest, są tu jakieś drogi, bo ja pamiętam, że my tutaj z kim doszliśmy raz, tak po prostu za jakiś inny jaskini zupełnie. No właśnie. Chyba teraz dobrze idziemy do jakiegoś głębszego kompleksu. Ja pierniczę, ile tych ciał tu jest. No. Laptop. Rozwalił dzikus. Nienawidzę technologii. Za dużo nóg tutaj leży. No właśnie, czemu te nogi są, to nie wiem. W ogóle zero rąk, nie? Skarpowane matki tutaj były. Rodzicielki. Dobra, idziemy pod rurę teraz. Tylko najgorsze jest to, że ty nie masz tych czekanów i tych innych pierdół, to nie przejdziemy przez te różne, wiesz, przez te różne pierdoły. Przez te różne... O Jezu, sorry. Uderzył. Zdzielił po plecach. Ale coś się w ogóle jakoś przetoczyło, dziwnie. Czaisz, że dopiero weszliśmy do tych jaskiń, ja już jestem na połowę głodny. Ja też samo. A przed wyjściem na tej tratwie jadłem do maksa. Ja też samo. O, to jest ogniska nasz kolejny chyba. No, no, no. Co tam, coś niebieskiego tam świeci? Może wyjście na zewnątrz. Chyba tak. Tak? No. Serce mi szybciej zabiło. Albo jednak nie. Wstać. Co tu się dzieje? Ale co to jest? Myślisz, że my stąd wyjdziemy? Na pewno. Ej, tu jakaś głowa się świeci, ja pierniczę czaszka. Jezu, przestań te dźwięki wydawać. Ej, tutaj były te potwory, pamiętasz? Zobacz, ile tu jest tego mięsa. Tak, 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 tak. Ty palce. Tylko nie zahacz tych zębów, bo one słyszą to. Słyszą palce. Słyszą nasze skrzypiące kolano. Ja pierdziele. My tu byliśmy na pewno, tylko pytanie jest, co my właśnie musimy zrobić teraz? Jak fabularnie to wygląda? Nie wiem, coś słyszę, coś głośnego. Woda jakaś. Strumień. Nie wiem, czy dobrze idę. Chyba za to było idę. Staram się zapamiętać trasy, ale już jestem pewien, że tak szybko nie znajdziemy tego wyjścia. Jest lina. Okej. Okay. Znowu jesteś już od ciebie jakiś. Jakim cudem? O! To nie było fajne. Dobra, słychać. Śledź przed nami czy za nami? Chyba z boku. Z boku? Ej, tu coś leży. Uważaj, tutaj będą. Na stówę tutaj będą, one już krzyczą. Myślisz, że to one? Nie wiem. Ale złapałem, mam jakąś notatkę. A jealous god punishes a parent's fault on their children. Ej, tu są leki, jakbyś jeszcze nie miał fulla leków, to tu są leki jakieś. Mam mapę. Mam mapę. Mapę masz? No, zobacz. Tych jaskiń? Tak, ale ona się chyba odkrywa dopiero jak my idziemy. Aha, ale to i tak się przyda. Przydatne, no. A ty też mam mapę. Jak to? Zajebiście. O matko, wybebeszony.
A i znaliśmy jakiegoś pasażera, co tu się dzieje? Choć jest alkohol, można robić nowe te. Mołotowy? No, nowe mołotowy. A myślę, że to chyba nasza najbardziej przydatna broń. Weź pozbieraj te leki tutaj. Ja już mam full chyba wszystkiego. A już trochę wody tutaj zebrałem. Ja porobię mołotowy. Coś biegnie? Nie wiem, słyszę, że coś jęczy, ale... Co to jest i gdzie to jest? To jest dobre pytanie. Poczekaj, Bobru, na mnie, bo ja się boję, jak mnie zostawiasz. Już jestem. Jestem przy tobie. Dobra. Ale tu musi jebać w tych jaskiniach. No, tu musi taka ohydna stara spiżarnia. A i to jest drugie wyjście na rurę jakieś. Tak? To jest chyba wyjście w ogóle ze skini, tak mi się wydaje. No, chyba tak. Ale to dobra. To chodźmy dalej, zobaczmy, czy jest. Mamy coś na mapie tej już? Tak, mamy coś. Jakieś mam takie w prawym dolnym rogu coś zaznaczone. No, to po prostu to jest to wejście. Czyli nie ma tutaj chyba już nic więcej. Właśnie, a tutaj nie ma przejścia? Ale mieliśmy jeszcze inny korytarz, wiesz? Tak, było coś wcześniej. Nie, no, bo coś musiało wydawać te dźwięki, nie? Ale w końcu mamy mapę. A tu jest to... A, okej, nieważne. Teraz chodzę. Usiądź mi na mordzie, książę. Zrób ulepszoną dzidę, ma spoko zasięg, ale chyba mam ją. Podobno jesteś głodny. Witam w kolekcji, zabójcie drze i jem szyszki. Smacznego, jem szyszki. Kości i materiały. Gdzie się kości zbiera? Gdzie leżą kości? Kości, a to nie jest tak, że trzeba mutanta zabić, kanibala i z nią ileś tam kości? To chyba nie mogę. Dobra, muszę coś zjeść. Ja też muszę coś zjeść. Dobra, ja już mam fulla. Dawaj, idziemy. Dobra. No przydałby się jednego typa odstrzelić, bo byłyby jakieś kości z niego i zęby. Jak będą te lamusy, to można na ludzi bić. Dobrze, że będzie ten mocniejszy jakiś. Typo. Tu jest jakieś pioruny na suficie, widzisz to? Magiczna bariera. A tu jakiś wodospad jest mały. Ej, a tu nie byliśmy? No byliśmy. Nie, to stąd przyszliśmy. Na pewno tu było jeszcze Ale tu jest jeszcze jedno przejście. Kanibala? Nie wiem gdzie. Jakby na lewo, spójrz na mapie. Czekaj, patrzę. Co się dzieje? Bo moja postać gdzieś dawno została. Ty, nietoperze. Dobra, widzę. Nietoperze. Co, gdzieś tutaj? Nade mną. Bez cheatu. Co ja im zrobiłem? Dawaj, póki śpią. Bo one potem biją nas? Nie, ale pewnie mięso jest z nich. Chyba nie ma, stary. Ale podają. O Boże, ale chamstwo. Się pocieszyłem. Echolokacja wam nie pomogła. My neighbor Stuleja, witamy w Zbucidierce. Byliśmy tutaj czy nie, Bobru? Tutaj na pewno. Czekaj, a mapa coś się pokazuje? Nie, no szliśmy tędy. Tędy szliśmy? Mhm. Na pewno. Dobra, czyli musimy zawrócić. Musimy iść. A jesteś pewien, że tędy szliśmy? No. O, tu musimy iść. Za mną. Za mną? O, tutaj, tu. Zobacz. Okej, dobra. Rozwal to. Co to? Jakieś zdjęcie. Mam nadzieję, że znajdzie. Zdjęcie pindola dziecka. Tego, co szukamy. Boże. Jesteśmy już blisko. Boże, najgorzej. I to z tobą? Witam na czacie, moi kochani. No dalej to nie jest tu. Jakby tutaj. Nie idziesz za mną? Tak, jestem już teraz przed tobą. Czy my tutaj przyszliśmy, stary, na pewno? Nie, drugą stronę przyszliśmy. Ja widzę chyba na mapie. Wow, ale usłyszałem tego nietoperca. No. O Boże! Co to było? Nie wiem, stary. Byliśmy tu czy nie? O, ja pierdolę. Co to jest? Co to jest za miejsce? Jakaś ława. Jezu, to nogi. Ja myślałem, że to coś stoi. Ty, tu jakieś są przekąski. Ty, co? Ja już kulę mam w ręce. Ja też. Nie ruję odczepić. Dobra, że odczepiłem. Jakiś glut. Co ja znalazłem? Nie było jakaś część zabawki? Coś takiego? Ja już mam broken toy chyba. Broken toy, tak? No. Dobra, biegniemy dalej. Idziesz za mną? Idziesz, dobra.
To jest jakiś most. Ej, coś mosty są. Mostowiaki. O! Słyszy coś? Uważaj, bądź ostrożny. Ode mną czy za mną? To jest pytanie. Nie, na pewno przed tobą, za tobą pewnie już było wszystko, znaczy jest sprawdzone. Wszystko za tobą było. O, jest, coś bierze tu. Idzie! O! Uważaj! Stary! Czek jest, cofaj się! Uciekaj! Stary! Uciekaj! Ratunku! Musimy pojedynczo. Dawaj tam, gdzie się kłóca. Dobra, idę tam. Ale nie wiem, czy one jest za mnie bierną, bo wiesz, one chyba za mnie bierną. O, tutaj można byłoby pojedynczo ich bić. A oni chyba za nami bierną. Ale trójka ich tam była. Trochę dużo. A ja muszę się napić. Bo mi picia brakuje. Ile się dziś, kurde, nie wiem, manierki zrobić na wodę, ludzie? Lakier do włosów? Używać zapalniczką? Da się tak? Tak, jest. Możesz zrobić miotacz ognia? No, dawaj. Dawaj, ja chcę zobaczyć, jak ich palisz. O kurwa, patrzcie na to. To moje ostatnie słowa. Ostatnia wieczerza. Bobru? Jestem za tobą. To jest ta odnoga? Tak. Jest, stoi. O, kolejny! O kurwa, spaliłem cię, przepraszam. Płonę! Ej, zęby mu wypadły chyba. Co, ty masz w ogóle cały ten aparat oddechowy? Tak? Ja mam to na sobie? Na plecach. Za tobą! Cofnij się! Ja pierdzielę, biją mocno. Jest tutaj! Łysiak! Jestem gotowy, żeby przyjąć ogień. Ej, zajebiście. Płonę. Poradziliśmy sobie. Ja muszę się uleczyć. Ja pierdzielę. Da się coś z nim zrobić? Dawaj, ja muszę kości mam go. I zęby. Zostaw go. Biorę go ze sobą. No dobra, tego weź. Moja zdobycz. A pamiętam, jak się kości robiło i się wypalało to mięso. Pamiętasz w ognisku? Tak, było coś takiego. Zaraz z skóry jelenia i liny można zrobić taki worek na wodę. Okej. Tylko jelenia trzeba było najpierw polować. No. A to jest bardzo trudne. Znaczy, ja upolowałem, jak odpalałem wierkę taką osobie. Co to jest? To jest woda. Gdzie ta noga? Tu jest w ogóle hub do przypłynięcia pod wodą. Strefa. To fajnie, że ty masz aparat, a ja nie mam. Kiepsko, guys. Ale serio? Taka woda głęboka? No nie wiem, właśnie zaraz może zobaczyć, ale wygląda... głęboko. Da się ich pociąć jeszcze bardziej? Da się. Oni mówią, że można całego w ognisko, ale nie wiem, czy nam się chce rozpalać ognisko tutaj. Da się, ja pierdzielę. Dobra. Tu nogi. Ale mało światła daje to. No. Zapalniczka, naprawdę. Mało. Się. Ale ta pochodnia w zasadzie w moment... Schodzi. Schodzi, no. Słyszę wodospad. Ja też. Ty, co tu się dzieje? To jest zalana jaskinia. Przejdziemy tędy? Przejdziemy. Czekaj, zobaczę na mapie. Trzeba wyjść. No jest jakby... To jest na dole. Chodź bokiem. Dobra, idę z tobą. Profesjonalne serce zwłok. Wtedy jesteśmy znani. Oh yeah. No dobra, trzeba chyba na wprost. Chodź, jest stalagnaty. Ktoś kicha. Imponujące formacje skalne. Też tak chuj wie, co widzisz, bo ja... Ej, naprawdę... szacun, jak on płynie w ogóle z tą... Wiesz co, no widzę trochę. Tak mało widzę, że naprawdę aż mi się niedobrze robi. To musisz podjaśnić w grze. Da się podjaśnić? Ej, ja to zrobię chyba. Display? Ja widzę całkiem nieźle. O, tutaj. Tutaj jest jakaś... Coś ty, ale nic tu nie ma chyba w tej jaskini. No, słuchajcie, dałem prawie na fulla i... Super dużo to nie dało.
No, ja nie wiem, czy coś tu jest, ale pytanie... I się nie odkrywa mapa. Nie odkrywa? No nie. Teraz może... zrobię rundkę. No ja też tu nic nie widzę. Może da się tutaj, nie wiem, zatonąć? O. Ja jestem w ogóle jakby poza mapą teraz. Ja już ci mówię, jak u mnie to wygląda. Nie, no ja jestem na mapie. Ale trzęsę się całe. Czemu? Jest zimna. No nie. God damn it, co tu zrobić? No normalnie jestem poza mapą. Zresztą tu chyba nic nie ma. Nie, no ja nie widzę tej drogi dalszej. Chyba, że trzeba zanurkować i jest jakiś kanał tutaj, ale... Ja nie widziałem nic pod wodą, bo schodziłem na chwilę. Szkoda, że ta latarka nie działa. No. A i może tutaj? Ale z drugiej strony mi coś świeci pod wodą. Ja mam sprzęt do nurkowania, ludzie, tylko nie jestem pewien, gdzie dokładnie to można wykorzystać. No pewnie pod wodą. Coś tu może być. Weź zanuruj. Ale tutaj chyba nie ma żadnej strefy do nurkowania w tym miejscu. No, chyba nie ma. Ja muszę od niej rozpalić, bo ja jestem jakiś oziębły. A tu jest chyba dalsza część tej jaskini. Oh my god, stary. Jest coś tu jeszcze? Czekaj, bo ja jestem... Pójdź, jaka tu jest studnia głęboka pode mną. No, co ty dajesz? No. O, to tam powinno się zanurkować grubo. No to dawaj. Nurkować mam? No, ty masz sprzęt chociaż. No mam. Może zaraz sprawdź. Zjem sobie, przygotuję się na to. Tak, tu jest dalsza część jaskini jak coś. Dobra, i to się kameruje. Dobra, okej, muszę nałożyć ten sprzęt pewnie. Gdzie to jest? To jest to? Wait. Masz go na plecach ogólnie. Może ja już jestem gotowy na to. Sprawdź, czy ci nie schodzi. O kurna. Schodzi, ale bardzo powoli. Jak tu jest głęboko, stary! Ja pierdziele. Jesteś moim pierwszym chłopakiem w Starter Pack. Ty, tu nic nie ma na dole. No nie wiem, sprawdź, może coś będzie. Czekaj. Nie, jest coś? Kamienie są? Co to ma znaczyć? Ty, tu nie ma żadnego przejścia, chyba, czekaj. Czat, musi być. Nie, to jest po prostu studnia. Nic... Ty... Jak się wypływa? Dobra. W górę. Czekajcie. Ty, no nie widzę tutaj nic. Absolutnie. Jestem na dnie. Zrób rundkę wokół ścian. No właśnie patrzę na każdy ścian, bo ja mam jakąś latarkę w ogóle podwodną. Ale nic nie widzę, są same kamienie. Czekaj. Serio? Będę patrzył, bo może gdzieś jest w pewnym momencie odskok. Jestem spelunkologiem. Nie wiem, jak to się nazywa. Osoba, która wierci. Nic tu nie ma, stary. Pelunki. Pelunki. No dobra. Ja muszę się ogrzać do tego ognisko z powrotem. Ja pierdzielę, jak mi zimno. O kurna, poczułem to aż. Gdzie było to ognisko moje? Nie wiem, ale... No było. No ognisko, ja bym się tam ogrzał. O tutaj, dobra, widzę. Czekaj. Wytyfy. Wiesz co znalazłem? Znalazłem kolejny lakier. Mógłbyś ty mieć teraz ten podpalacz. Ja, ale ja mam lakier już. Tak? Ja mam. Nie wiem skąd, teraz zauważyłem z twojego wyczytunku. A może zdjąć teraz ten unequip? Dobra, mogę. Rebriefer, dobra. Zajebiście. Jakie ochydztwo. Dobra, ja jestem... O! To? Podpaliłem się! Dawaj do wody! Szybko! Ugaś się! Ej, tutaj miałeś tą studnię przecież. Nie chcę skrzykiwać już. Nie, ale tam naprawdę nic nie było. Absolutnie nic. Szukałem ją dokładnie. Dobra, to dalej, patrz, tu jest jeszcze droga. No, chodźmy dalej, no. Okej, tutaj? Tutaj nic nie było na końcu. No właśnie, tutaj nic nie ma. A, tu nic nie ma, tak? Lepiej zaułek. A, bo ten latier znowu jest, okej. No. Chodźmy wzdłuż ścian, to się nie zgubimy. Ludzie, w ogóle miałem taką przygodę w Terrarii. Myślałem, że cały save poszedł z tej serii, z 100-odcinkowej, kurna, w dupę, bo chciałem zabudytować sobie moda i po prostu miałem takie przygody z tym. Całe szczęście działa już wszystko, ale nie polecam. A co się stało? Słuchaj, zupdate'owałem, bo nie miałem jednej funkcji jakby w modzie. Nie miałem jakby jednego biomu w Terrarii wygenerowanego. No to mówili mi ludzie, żebym sobie zupdate'ował. No to update'uję. Odpalam grę, niby wszystko działa, ale patrzę. Niektóre itemy mają taki znak zapytania zamiast ikonki. I nie nazywają się tak, jak item się powinien nazywać, tylko nazywają się przed example item. No i tak już ze strony myślę, kurwa, coś się zepsuło. No to zacząłem coś tam jeszcze kombinować, update'ować inne rzeczy. Nagle patrzę, mapy się ładują kompletnie. Myślę, ja pierdolę, koniec. Tyle budowania, tyle wszystkiego, poszło marne. No i zacząłem jakieś tam backupy przywoływać stare i tak dalej. Ogólnie się okazało po prostu, że mod
pozmieniał receptory na niektóre przedmioty, niektórych temu po prostu nie ma. I no, musiałem od nowa je budować, ale miałem takie dwie godziny maksymalnego stresu, że będę musiał od nowa cały świat przebudowywać. Straszne. Spelunking to jest eksplorowanie jaskiń, właśnie. Ale jak się nazywa? Osoba odpowiedzialna za... To jest raczej, jak się nazywa? Jak? Paleologia? Paleologia? Jakoś tak to się nazywa, chyba. Ale co? Że... Mówisz chodzenie po jaskiniach? Tak, że to są tacy ludzie, co nurkują w tych jaskiniach podwodnych. Ja również w jaskiniach. Ty, ja myślę, że my wracamy tutaj. A na mapie to pokazuje? No chyba, nie, że wracamy. Okej. Okay. Bo już tu byliśmy. Tak, byliśmy tu? Tak, byliśmy tu. To czekaj, to wróćmy się tutaj jeszcze raz. Więc nie wiem, czy idziemy tam, gdzie była ta woda. Czy spadamy stąd? Speleologia, dobra. Chodź, zrobimy przerwę. Dobra. Ja w sumie... Porawie, półtorej godziny. Grotowas, no to też pasuje w sumie. Grotowas chyba nawet. Czy my tu jesteśmy bezpieczni, bo ja będę chciał siusiu zrobić sobie pewnie. No, myślę, że tak, akurat dobra, na rozdrożach. Ludzie, bolsaciki i brody na czacie, prosimy. I my jutro do was wracamy. Tak jest, puszczamy reklamę i za chwilę wracamy tak, po trzech minutkach. Znaczy ja też znikam na chwilkę. I widzimy dobra, się dosłownie ja za też momencik. Oj. Bajo. Szanowni dalej, o Jezu, okej, okay, jesteśmy ludzie. Słuchajcie, musimy przypilnować teraz naszego przyjaciela. Czekajcie, muszę OBS jeszcze mieć pod ręką. Obelusia na Teutatesa stanie się znowu Obelixem. Nie ma PvP w tej grze, prawda? Nie ma. Nie ma na subę. Ale możemy coś zrobić ciekawego, śmiesznego, zabawnego. What? Restores energy? Jak to działa? A żadnej kasety nie mamy. Ja pierdzielę, ale cios, ale ścisłem. Babro, co ty robisz? Stary, straciłeś jakieś HP z ciekawości? Nie wiem. Stary, tak się uderzyłem komulcem, że jakbym uderzył tak kogoś pierdzielnym życiu, to bym go zabił na miejscu chyba. Nie straciłem. Okej, okay, strasznie wyglądałeś, to był taki głuchy dźwięk. O, świetnie, popsute mięso, akurat miałem na tą wyprawę, czaisz? Świetnie przygotowane. Zepsuło się po prostu w północy. Niedobrze, brakuje mi żarcia. Not good. Ale co, nie można to zjeść? Stary, ja nie wyprzedzam, ja z chęcią to zjem. Może nogę? Może nogę. Spójrz, jak ją trzymam. Och, jak ona jest duża! Czekaj, ja mam coś takiego? Nie mam takich dużych rzeczy. Już punktów. Kurczę, paletku tenisową. O kurde, paletka. Palermo. Co to za PvP? Ale życie na mnie schodzi, to najważniejsze. No, myślę, byśmy się bez tego zabili jakoś. Dobra, biorę topór. Czy to noga matki? Patrz, dodatkowa ręka. Rękę myję. Dobra, chodź, zrobimy ognisko. Ognisko? A coś no, wiecie, bo coś musisz ugotować? No, te nogi ugotuję. A masz liście i tak dalej? Bo ja przed chwilą jedno robiłem, to jakbyś ty teraz zrobił, to może by się jakoś lepiej wyrównało. Dobra. Z czego się robiło? Z drewna? Drewno i liście chyba, czy patyki i liście. Jak to mi się ludzie podoba? Strumek, oba czaty. Jak się bawicie? Buduję to. Mi tak. Dobra. Jeśli mi się podoba. O nie. Chciałem bardzo coś ugotować tutaj. Jezu. Dawaj, nasz obiad. Jezu, te kości. Najgorzej. Jak to mięso od przysłowiowej kości. Ale ohyda. No. Odrażające. Wyłamane po prostu. Właśnie, ej, przybrałeś się, jeszcze masz tą rękę teraz śmieszną. No.
Dla nas teraz robisz pracę w kostnicy. Kościej. Tam nie mówił w pracy. Zjadłem tą nogę, stary, chyba. Dawaj, jemy. Ohyda. Żarcie na Woodstocku. Które wszystkie skóry mi zeszły z tych jaszczurek. Dobra, najadłem się, zajebiście. Ja też. Stało się coś, dobra. Podoba mi się ta dieta. Paleo dieta. Paleo dieta. Jedzie mnie z screenbite, to będzie psycha siadać. Oj. Chyba tutaj wygląda siadnięta psycha. Czy coś się pojawia? Mi już siadła. Mi już siadła parę lat temu. No. No dobra, spadamy, co? No, dalej idziemy. Tutaj chyba nie byliśmy, nie? Ja zobaczę, co z kością można zrobić. Pancerz z kości, ulepszona dzida. O. Kurde, masz jedną kość? Ja mam, a czyli tacę. Masz tacę tą? Tak. A czy ja też mam tacę, poczekaj. Tak. Dobra. Konradzie, podano do stołu. Gdzie jesteś? No nie ruszaj się. Kość. Podał kość. Ty kości. Kurde, schować jakoś tu tacę? Nie, już musisz ją nosić. To zawsze. Trzy kości, dwie szmaty i dzida. Dwie szmaty. Arrows. O, można kości. Dobra, robić. Mam dzidę. O, ktoś wszedł. No tych kości strasznie dużo trzeba na tą dzidę. Ale może nie zabrać. W tym nie ma polskiej wersji przypadkiem, mamy dram. A rzeczywiście dram na angielski. Ale wiecie co? Taka podstawa. Nie, ja mam po polsku. Serio? No. Ale co, słuchajcie, głupie tłumaczenia. Ostatnio grałem w RPGa, wyszedł niedawno. Nie, chyba spoko są. I ludzie przetłumaczyli słowo plecy na wróć. W sensie słowo back, bo back to jest wróć. Matko. To znaczy plecy. I po prostu... Świetnie, brzmi jak moje streamy. Wróć. Dobra, chyba wracamy. Chyba plecy. Teraz dobrze idziemy? Chyba plecamy? No teraz wracamy, więc myślę, że spoko. Tu... Bo my wychodzimy stąd. Czekaj, tu byliśmy? Tak, byliśmy tu. To jest ta duża komora będzie z matką? Co była matka i dzieci dużo? Nie, to jest właśnie chyba ta inna komora. Okej. Tak, pamiętasz, wyszliśmy tutaj. To było to ognisko. Naprawdę? Ej, no to wszystko w zasadzie. Ty masz mapę też odkrytą, czy nie? Tak, i czekaj, już ci mówię. Ty, ale tutaj nie ma przejścia, przez które jeszcze nie przechodziliśmy. O tu. Zobacz sobie. Bo ja na przykład na mapie mam, że to... O, tu. No i czas, żebyśmy przechodzili przez taką szczelinę. Nie, no szliśmy. Serio? Kurde. Tak. Znaczy, no tutaj. To gdzie tutaj dojdziemy? Wow. No, tutaj wrócimy. To jest sam początek, tak? Tak. Wrócimy do tej komnaty z tą matką. Wiesz co, no można na pewno odkryć mapę, ale pytanie jest właśnie, gdzie dalej pójść, żeby jakiś progres zrobić. Może musimy znaleźć na wyspie kompletnie inne wejście. No, możliwe. Dobra, to możemy wyjść. Tak, czy te stopy wszystkie? O, linę wziąłem. No tu już jest komnata z tymi dziećmi. Komnata dzieci. Te stopy są w ogóle jakieś... Stopy dzieci. Stopy dzieci. Dobra, wychodzę stąd. Dobra, spadamy stąd. Ale ta mapa to jest duże udogodnienie tak naprawdę. No, pewnie, że tak. Nawet szybko ją znaleźliśmy. No. Ciekawe, czy ona się respi po prostu przy każdym jakby wejściu, czy mieliśmy mega farta? No nie wiem, czy to jest losowo zrobione. Zastanawiam się właśnie. No, będę miała poszły. Ej, nie dało się wziąć tego laptopa. Dało się go tylko rozpieprzyć i wziąć ten dysk z niego. Po co właśnie te matryce wszystkie, które zdobywamy? Jest noc chyba. Cool. One nie były do jakichś bomb? Nie mam pojęcia, nie wiem, czy ciekolwiek używałem ich. Spróbuj się przespać może? Dobra. Waran. Waran z Komodo. Coś tu da się zrobić z tym ogródkiem? Zasieć gdzieś ziarno i pewności? Nie wiem, ja te ogródki trochę nie ogarniam, jeżeli mam być. No. Ale nie. Coś raz zrobiliśmy i wyrosły jakieś tam poziomki z tego. O kurde, pod tratwa aż wskoczyłem.
Tratwę. Taki jump. Okej, tak, można. To zapiszę na początek, czekaj. Dobra. Chodź, save it. Bardzo lepszy, rozpisuję zawsze w różnych lokacjach. Okej. Dobra, daję. Muszę się napić. Czekaj. W tych samych lokacjach, ale w różne lokacje z lepszymi przedmiotami. I coś tu leży do jedzenia. Tak? Może ci spalone mięcho, wiesz? No. Weź sobie zjedz. Dobra. Nie było to najmądrzejsze, ale okej. Ale ta woda jest rzeczywiście dość zatruta, bo mi trochę HP zabiera, jak wiem. Tak? I robię takie... Jest też słabo rozbudowana baza? Jesteśmy naturystami i cenimy sobie naturalność i mało rozbudowaną bazę. Nie chcemy męcić matki natury. Dlatego nie używamy nawilżenia podczas naszych stosunków. Ani, a jedyne prezerwatywy i inne rzeczy to z żołądka węża. Warana. Z żołądka warana robimy sobie antykoncepcję. Chociaż tak naprawdę nie martwimy się o to, bo jesteśmy mężczyznami. Nie martwimy się o zajście w ciążę. Ale to jest dużo trójków. Dobra, co, szukamy jakiejś jaskini dodatkowej? Tak, znajdźmy jakąś inną jaskinię. Ja jestem głodny po tym spaniu, to jest po prostu niesamowite. No, w ogóle nie warto spać. Na chuj spać, już można grać. Okej. Okay. Jakby te trójki dało się oczywiście zapędzić, no ale nie jest taki prosty. Są to mega szybkie. To jest w ogóle ta plaża, gdzie jakieś skurwaliśmy... Tak. ...do rekina. Ładnie. Może coś tu będzie, jakieś rzeczy? O, jest jakiś alkohol. Jakiś baterie. O, baterię znalazłem. Tak? No. O, proszę. Ja dużo szmat znalazłem, ten molotowy kolejny porobić. O, shit. Dobra, dalej sobie go again. Nie wiem, w tą stronę idziemy? Sprawdzamy ten jacht, czy darujemy sobie? Co, na tym jachcie niby wszystko przeszukaliśmy, tylko pytanie, czy się coś porozpiło, bo tam było chyba jakieś fajne rzeczy dosyć. Chodź, zobaczymy, dobra. Skoro już tu jesteśmy. Dobra. Pamiętasz, jak te ogniska próbowaliśmy tutaj zrobić? Tak, pamiętam to. To było straszne w ogóle. Coś mnie pcha. Nie musisz... O ja, co tu się dzieje? Nie musisz powtarzać. Jezu, jak ja szybko pływam. Szybko pływam, jak na głodnego człowieka. Pod wodą pływam szybciej niż na zewnątrz. Ja się robię głodny, jak patrzę na to wszystko, co oni jedzą. Ja zjadłem odrobinę chipsów. Mamy zamiar ruszyć dziś bardziej z fabułą. Znaczy to zależy, bo nie wiem dokładnie co mamy zrobić tak konkretnie. Znaczy wiemy, że musimy coś zrobić w jaskiniach, ale co konkretnie to nie wiemy. Słuchajcie, patrzcie, to jest nimi raczej na tą przygodę. Ale gdzie dwóch panów daje wam... O, bez ciu, to jest lornictwo nasze stare. Tak. Ale gdzie dwóch panów daje wam po prostu... Znaczy inne niezapomniane sprawie... wrażenia. Tak. O, to... Ej, zobacz, Bobru, tego nie było. Co? Zobacz, tu jest jakby czytnik jakichś kart. A czekaj, ja mam jakąś kartę, poczekaj. Ale nie mam jej przeciw. Ale tu nie było przypadkiem tej sypialni, gdzie tam jakiś trup leżał? No to tutaj. Czemu zrobili taką aferę? Ej, ale wstał już. O, wstał i zamknął drzwi, zamontował zamek. Czekaj, tak wkurwiają mnie ci. Nie masz nic, tak? Tutaj. Czekaj, bo robię sobie młotowy. Znaczy, ja będę w stanie ich zrobić. Jezu, ale syf zlewia. Dobra, mam motowów bardzo dużo. Pokaż mapę? Mapa teraz działa... Ej, bez cheatu, ty, mapa działa teraz też. O, no, idź na zewnątrz. Wiesz co mnie rozpierdala całkowicie, stary? Ta malutka lampeczka duże mapy, która zawsze oświetli ci drogę. Tak. Taka dobra, bezpieczna. Ja wypływam stąd. Podamy stąd, szukajmy wejścia. O, ale tu jest przynajmniej ten, jest nasz pojazd, stojak tak. Na deszcz. Tak, bez kitu. O, i chyba suszarka. Ja sam, bo jestem głodny, o co tu chodzi? Zaraz wam pokażę jeszcze raz mapę, ludzie. Dobra, czekajcie. Jest żółw! Zabili mi żółwia. Co jest, on jest dzisiaj śmiertelny? Ty, co się dzieje z tym? Dobra, mam bro. What? Co? Co to jest? Stary, ale on jest jakiś naprawdę nieśmiertelny. Ale widzisz co mam w ręce? Oh. Co jest grane? Dobra, wrzucam to. O, co jest? Co ja z tym zwłokami mogę zrobić? Patrzcie, już wam pokazuję mapę. Jesteśmy na samym dole mapy jakby. Tak to wygląda przynajmniej u mnie. Jak się rzuca tym żółwiem? Gdzie?
Chyba, ale czy gdzieś się opuszcza? Czy da się rzucić tak do przodu? To nie, nie jestem pewien. Patrz, widzisz? To twój mąż. Spójrz na niego. Yes. Straszne. Psychopata. No. O Boże, zajebali. Smutne to było. Da się tylko upuścić. To głowę opuścił. Psychopata. No. Dobra, choć póki jest dzień, poszukam tą wyspę i znajdziemy jakieś inne wyjście może do tych jaskiń. Dobra. Jedna bestia mniej. O tak. Jedna bestia mniej. O tak. Wiecie, ja trochę patyków zbiorę sobie. Ale mam full, dobra. Oj. Da się założyć tę żółwia skorupę na plecy? Ale to było zajebiste. No, trochę jak ten, jak genialny żółw w Dragon Ballu. Tak. Otóż to. W dolnym rogu mapy na zachód od jachtu jest rozbity statek, przez który się wchodzi do jaskini z kruszą. Okej? Na zachód od jachtu? Na zachód, to dobrze idziemy, idziemy na zachód teraz. Tak? Czekajcie, w dolnym, tak. W lewym dolnym. Nie. Ale, teraz tu jest południe. Bo my jesteśmy teraz mega na południu, to musimy i teraz... I tu jest zachód. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ubiłem trochę z tobą. Okej. A tu jesteś, dobra, widzę cię. Jestem za tobą. Próbuję złapać dokładnie zachód. Według mnie teraz dobrze idziemy, w sensie to jest mniej więcej właśnie w tą stronę. O, w tym kierunku, no. Dobra. Jakiś statek, tak? Tak, jakiś ruina statku i tam się wchodzi do jaskini i tam można znaleźć kuszę. I tam jest jakiś statek. Gdzie? Jakby na wyspie. Może to o tym chodzi właśnie. Ale mi się wydaje, że to powinno być duże. Tu jest ten namiot. Mogą jakieś rzeczy być. Ja jeszcze się rozejrzę tutaj z klifu. Bo tam widzę jakieś daleko bardzo, jakąś łódkę bardziej niż statek, bym powiedział. No właśnie. I jest kotwica. Okej, a tu rozejrzę się z klifu jakby. Ej, mam dużo mięsa z żółwia. Tak? Masz jakieś mięso z nią? Bo zrobię ognisko. Okej, okay, ja muszę się właśnie najeść tak a propos. Dobra, najadłem się, też zajebiście. No tutaj nic nie ma więcej. Dobra, idę do ciebie. Has na posiłek. Mi się bawiło opowiadał historię ze studiów o Szemalach. No, to było to, ludzie. Ci mail. Nie zapomnę tej historii. Stary, ja nie jak chcesz, to zrób sobie jedzenie. Idę. Zupa żółwioba? No, nie wiem. Serio się takie rzeczy je? Lubię się. Bobru, łap! O kurwa! Ale wiotnął. No. Wiotnął jak jakaś balista. Okej. Ja muszę ugotować, a to jest takie duże mięso. Kurwa. Jak rzuca zajebiście. Kotwica, nice. A coś z kotwicy można zrobić, ludzie? Ciekawego? Nie wiem. Na przykład powstańczą kotwicę na ramieniu? Wolna Polska. Co jest? Grane. Przebił mnie. Gdzie to jest? Zjadłem. Spożyłem. All kebab mięso. Zniknęło w tobie. Ej, jest ptak. Okej. Ej, ja też mam jakiś garnek, tylko że już mam podniesiony nawet. To jest punkt odniesienia, okej. Okay. O tak, patrzcie, jesteśmy teraz tutaj. To jeszcze musimy iść dalej w tą stronę chyba. O, fuck. Chyba, że chodzi rzeczywiście o tamto, co jest przed nami na horyzoncie. Ale wątpię. Siemka, Sidefox. Polecam sobie zmniejszyć ustawienie wody na najniższe, bo lepiej widać pod wodą, jak się nurkuje. Okej, okay, a ja mam jakieś wyższe, Rapids. Water. Ocean quality low. Flat, okej, flat. Chyba o to chodzi. Ej, można naleźć wodę do garnka. Wiecie? Serio? Da się? Znaczy, będzie dało się ją jakby nosić, pić. Właśnie nie wiem gdzie. A może morskiej nie można? Możliwe bardzo. Patrzcie, ryby. Ugotuję powietrze.
You can be entered by swimming into the wreck of an old ship and swimming down into a cave entrance found in a hole nie. of the ship's hull. Chyba nie jest to Garto, nie? Ej, Bobru, zjadłeś coś, czy nie? Tak, a co? Niechcące mięso wrzuciłem. Okej, okay, idę w twoją stronę. Ale w garnku tym razem jest robione. Ej, to może już mógł podnieść jakoś fajnie. Ale już nie jestem najedzony właśnie. O! Ja coś tu dołożyłem chyba. Kurwa. Ale posiłek zero warzyw. Ty, tu można w ogóle w tym garnku robić te rośliny jakby. Patrz. Teraz dołożyłem tak? kwiaty, zupa z tego wyjdzie. Bulion. To niezły bulion. Bulion to nawet nie jest on. Ciekawe co z tego wyjdzie. Bo wygląda póki co odrażająco. Ale czemu tak długo dochodzi? Za mało wody może, nie wiem. O! Płonę! Płonę! Nie zgasiłeś się, durniu! Co, dalej płonę? No. Ej, można jeść to już. O kurwa, garnek się wywalił. Elo. Spożyłem. Ej, czemu wszystko zjadłeś? Skurwysynu! Podobno jej byłeś głodny. Zjadł wszystko. Najgorszej. Dobra, chodźmy stąd. O, napój. Najadłem się tym napojem w ogóle. Ptak. Dobra, chodźmy stąd. Ptaka upoluje. Czemu on też wysoko lata? Nie wiem. Teraz. Elo. Dobrze. Mam go. I pióra mam, dobra. Ja jestem gotowy dalszą drogę. Dzikusy. Matka! Matka idzie stary plażą! Gdzie? Ty idzie plażą przed nami. Dobra, nie widzi nas. Oni mnie miał. Znaczy, stary, ona idzie do ciebie prosto. Ona wyczuła głowę. Kurwa, idzie tutaj. Wyczuła swoją skórę. Ona wyczuła tego ptaka, co trzymam w głowie. W noc, ręce. Matka, plaży. Pierdalajmy w las, Bobru. Ej, dobra. Chodź za mną, ale spokryła na kucakach. Się, tańce robi. Gotowe. Tańce gotowe. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Zabiję cię, dobra. Dodaj catch w emotkę. A co to jest? Better TV czy France? Ej, no ale przez to, że jak rzuciłem w ciebie tą dzidą, to ona zniknęła. Nie masz jej? Nie. Ty patrzysz, tu jest drzewo duże. No. Ej, bo ja bym ten wrak znalazł, to trzeba i tak w tą stronę gdzieś iść. No, to trzeba gdzieś nad wodę, nie? No. Już ją ominęliśmy. Tak, ona już poszła sobie. Ale może to będzie jednak ten wrak, czy nie? Tamten. No nie, bo jakiś strasznie biednie wygląda. Ja myślałem, że to będzie jakiś taki statek w cholerę duży. No chyba właśnie, ja nie pamiętam, żeby coś takiego było. Napiszecie nam, ludzie? No, czy to jest taki duży statek, mam szukać, czy to... Ej, Krayna jest matka przy nami. O matko. O matko. Czyli ty jesteś, bo ja cię skupiłem. No możemy spróbować tą wyspę zrobić, za tobą jestem. Okej. Czemu one tutaj chodzą? Przechadzają się. Rozprostowują kości. To jest taka ohydna abominacja. No. To jest ta wysepka i koło tej wysepki masz zdjęty statek, okej. Okay. Ale wysepka. No wysepka, jest. Tak? Nie wiem, napisali no to tam. No. To jest ta wysepka. I koło tej wysepki macie zdjęty statek. Czyli to tamto. No ale myślisz, że to jest to? Dobra, no nie wiem, no widzę wyspę i widzę statek. Żółwie. Nic innego. Żółwie. Żółwie, jeśli pojawił kolejny żółw. Tu jest jakiś statek. A tu jest jakieś zabudowanie w ogóle, co to jest? Nie wiem, Ratilo. Nie, to są kontenery. Bobro, tu nie będzie żadnego innego statku. Myślisz, że to tamte malutka łódeczka? No to chyba jedyny, jaki jest tutaj w okolicy. Możemy tam podpłynąć w sumie, ale... Bo tutaj są kontenery i zaraz jest ten, już ten lodowy biom. No, to co, to jest tamten statek, który widzieliśmy? Ten taki malutki jakiś łódeczka? Pokaż mapę, już pokazuję. Nie wiem, czy jesteśmy teraz wysoko, no kotwica jest jakby pod nami. My jesteśmy teraz nad kotwicą. O Jezu. Też mapę włączę. Oh. No jesteśmy na... O, no jest, nawet na tym jest. Zaznaczone? Tak? Jest narysowane wejście do jaskiń. Znaczy ja widzę nad nami kawałek. To chyba to.
Ale coś... to w złym kierunku, to w ogóle nie w kierunku statku. Oha, ja witam Patapon. To jest wysepka przeciwko Krotwictam, lewo od tej wyspy. Pod wodą macie statek zostanie. A, pod wodą! Dobra, to gdzie ta Krotwica była dokładnie? Ej, ale ja pod wodę nie zwejdę, bo ja nie mam tego zestawu. Ej, ta matka daj tu jest. Ale czekaj, bo to zależy jak to głęboko jest, bo jak ty nie jesteś mery głęboko, to może też płyniesz. Ja na razie idę pływać. A widzisz ten statek, czy nie? Ja bym płynę tam, gdzie oni mówią mniej więcej. Czemu ta głowa ptaka ma symbol trofeum olimpijskiego? Co się dzieje? What the fuck, co to jest, ci koralowce? Pieczone. Dobra, to ja się będę tutaj w okolicy kręcił. Dobra, ja podpłynę kawałek bliżej. Nie wiem, Minecraftczyk. Trzymaj się. Nie zobaczę się, że nie zanurkujesz. No dobra, ale gdzie pod wodą dokładnie, Lores? To jest... Jezu. To jest duża powierzchnia. No dokładnie. To coś jest? Czytaj, co to jest? To jest taki żółta. Zresztą będę musiał się przebrać w strój do nurkowania. Rekin tam jest? Ha, żartuje ci sobie ze mnie. Ale martwy pewnie. Jestem na jakichś innych wyspach. Się nie zostawia się nad tym. Ja to jest jakiś kontener zatopiony. Kurde, staminy nie ma. Płynę tam, gdzie była ta... Ja pierdzie. Ta łódź. No ja też jestem jakiś zmęczony strasznie. Teraz obok pod wodą. W tamtej wyspie na horyzoncie. Dobra, nie będę szukał ludzi, a ja na pewno zaraz znajdę to. No ale to chyba tam, gdzie jest ten... ten zatopiony. Czyli nie wiem, czy ja dobrze... A powiem... i znalazłem miejsce, gdzie można... Masz dynamit? Mam. Dawaj, bo tu jest miejsce, że można wysadzić. Może to jest wejście widzę do jaskini. Widzę cię, widzę cię. Płynę. A czemu nie łopatą, tylko dynamitem? Kurwa, jak amerykańsko. Na wyspie plaż jest kawałek łodzi. No to ja wiem, gdzie to było. To było tam. To jest tamta wyspa. Ale za czym co z tym dynamitem? Bo ja mam jeden dynamit, to może coś to będzie. To nie jest to wejście z kuszą. Najlepiej jakbyście odnaleźli kamerę, potem kasety. W ten może jak nie, nie z kuszą, to może z kamruzem albo z jimperem. Haha. True. Tylko czy kusza jeszcze żyje. Nie ma, ale widziałem ostatnio, że kamruzer streamował i miał bardzo, bardzo taką przystępną liczbę widzów. Bo tam miał tak? 40 osób. 40? No, więc tak widać, że po czasie ludzie po prostu zapominają. A jeśli pamiętam, jak byłeś tutaj, jak do babcie roliła i miał 1000 osób. No. Daj, czekaj. Ja się mogę to położyć. Właśnie jakoś... Czekaj, wezmę to do ręki na początek. Czy ja ten damit miałem? Ja pierdolę, chyba zaraz będę filmował twoją śmierć. Stary, filmuj to. Czekaj. Okej. O, no. Nie, czekaj, podniosłem o to chodzi, łóżko, puszcz go tam. Ja muszę trochę podpalić najpierw, a dopiero potem położyć. Jak nie, to wyjebie mnie. Ten pomiędzy wsadź. Ja pierdolę, odsuń się! Uciekaj! O! O, szybko wybuch! Ej, tu jest... No super. Ja pierdolę. Jakieś sprzęty tylko. Kurwa, zegarek jakiegoś starego... Menela. Mam butlę z tlenem. Ptacza zabiło wybuchem. Tak? Tak, zabrałem rumieńcem przed chwilą. Część pistoletu skałkowego, 6 z 8. Stary, też mamy jakieś części. Dobra, pistolet skałkowy, stary, ze skały zrobione. Ja podpłynę ze skały, strzelisty pistolet. Ja, ludzie, płynę do tej wyspy. To jest tamta wyspa i spróbuję tam dopłynąć. Zobaczmy sobie, co tam jest? Jakieś ręce wystają? Ale mam kompas. Czy jest ubiega z czaszką na kiju? Być może. To dodasz, a Sideforce, jeszcze raz napisz, w którym to jest zestawienie, czy to jest Better TV, czy to jest France? Bo w sumie ten Crack 2 mi się podoba emotkę bardzo i chciałbym ją mieć u siebie. Frank, okej, dziękuję. Bo z kim ty gadasz? Bo u mnie na czasie piszą jak emotkę tego dodać jedną. Te romerskańce to tak ciśnie. Nie wiem, czy to jest zajebista ta emotka. Dobra, ludzie, dopływam do wyspy powoli, zaraz zobaczymy, czy jest tu coś w dół.
Takie zejście, nie wiem, czy to jest ta wyspa. No na stówę ta. Dawaj, jesteśmy w połowie drogi dopiero. A ty płyniesz za mną? Płyniesz za mną gdzieś? A, oj, pierdolę, blisko. Spojrzał. Esu, Balis, Mace, a Bobru Zarsan, kurde ludzie. Ty bliskie nawet nie zostały. Mam wrażenie, że coraz wolniej płynę. Ja mam wrażenie, że w ogóle nie robię progresu. No serio. Stoję w miejscu. Czy to jest ale jakie głębie już to są. No. To jak szybciej pływasz ode mnie? Chyba jesteś jakąś... Bo ja na shifcie. Na shifcie jest szybciej. A bez cheatu? A się męczysz. Może wygląda jak kurwa nurkowanie w Morrowindzie. No co jest? Wcale nie jestem bliżej. Nie, ty stary, jesteś mery bliższe tej wyspy. Ja, patrz, ja jestem oprócz. Czemu ty tam jesteś, zostałeś z tyłu? Nie wiem, ja jestem obciążony tym sprzętem całym, albo genetycznie. Butlą. Butlą? Tlenową. Ej, a ja nie mogę, jak ja mam dwie butle... Ej, co się dzieje? Co? Kurwa, ci reki mnie chabije. Co ty gadasz? Oni mówili, że tam rekiny pływają. Stary, coś mi pół HP zjadło. Co ty pierdolisz? Serio? Uciekaj do wyspy szybko. Ja jestem jeszcze daleko. Ja cię przegoniłem. Jak to? To jest stary reki mnie chabnął za pół HP. Ja pierdolę, ja się boję coraz bardziej. I to nie był żart? Ja nie wiem. Dobra, wyszedłem! Gdzie ty jesteś? Jestem. Zabierz jestem mnie stąd! Przy kamieniu jestem. Wyłów mnie, dzielny wędrowcze! Kompas mówi, że musisz płynąć w moją stronę. Kompas mówi! Simon says. Kompas says. Czekaj, muszę się uleczyć. Jeszcze kawał musimy przepłynąć. Kawał. Dawaj, zanim noc zapadnie. Dobra. I zgasną wszystkie światła. No tutaj chyba jest, nie? No. Szwagier mówi, ja pierdzielę. Kondziu, uciekaj. Ale ta noc, to naprawdę jest nocna, strasznie w tej grze. Dobra, pytanie, gdzie jest tutaj ta zwana ruina statku? Nie, musimy tu chyba przenocować. A tu jest jakiś taki kadłub łodzi. Tak, no oczywiście, że się wyrwuje, tylko pytanie, czy to jest tutaj? Patrzcie ludzie, pokazują mapę. To jest tutaj? O, no myślę, że tak. Pytanie w którą stronę? Słuchaj, ale trzeba ognisko rozpalić. Okej, okay, ale ja ostatnio rozpalałem. Dobra, to ja rozpalam. Nic nie widać, ale jest łódź. O, bełty. Tylko znaczy, obok jesteś... pod wodą jest wrak. Okej, okay, dobra. Zaraz no musimy do rana poczekać ludzie, bo... Jesteśmy na dobrym tropie, skoro są bełty, znaczy, że będzie kusza. A co, na tym raczu znaleźć bełty? Tak, wbite. Okej. Czy mam coś do usmażenia? Mam ci mięso. Dolary usmażę. W sumie może jedno usmażyć. Dobra, ja uwaga, wkładam moje mięso. Brak pod wodą jest blisko tego, gdzie ten brak leży na wyspie. Okej, okay, rozumiem. Jeszcze co? Gdzie? Że przy tym braku jest. Tym braku łodzi. Czy braku łodzi? Brak łodzi. Dobra, jedz. Okay. A jest już opcja jedzenia? Bo ja jeszcze mam opcję rzucania tylko. O kurna, zaufone. Uciekaj! Znowu to się dzieje. Ugasz się, wędrowcze. Kucnij. Dobra. Żyję. Co się ugotuje kiedykolwiek? Upiecze, przepraszam. Nie umiem schować kompasu, odkąd go włożyłem w rękę. Znajdujecie klapę, po wpłynięciu w prawo jest dziura w deskach i tam się wpływa do jaskini. Okej, okay, mogę zjeść. Kurde, morskie wody nie można pić. Może ja spróbuję teraz, co ludzie? Aha, mamy coś... O nie! Wiecie? Zaczyna deszcz padać, musimy się ogrzać. Trzeba będzie dokładać do ognia przez całą noc. Zdechniemy tu. Ja zaraz spróbuję zanurkować znowu. W nocy? Jak ja mam lampę, wiesz? A, okej. Okay. Coś korzystał z mentoringu? No ja właśnie widziałem ten mentoring. Jestem ciekaw, czy ktoś właśnie w jakąś dyskusję wszedł. No. Ej, mega ładnie wygląda ten deszcz na ziemi.
Realistycznie. No, w sumie. Zajebiście ta woda spływa. Pada, cholera jasna. Zanosi się. Zanosi się na burzę. Mam 100 liści w plecaku. Kurwa, nie wiem, coś mam z tymi sterownikami cały czas. Tak? A miałeś już blue screena? Tak, miałem. I to ale właśnie, masakra. Mówię, to jest coś, wyświetla mi się komunikat, że to jest coś z sterownikiem do kamerki. A nie miałem tego, już niedawno mi się to zrobiło. A nie masz jakiejś innej kamerki, na przykład gorszej, żeby właśnie nie, potestować? Właśnie nie, po prostu jakąś lepszą będę musiał ogarnąć i tyle. I tyle. Najprościej mówiąc, bo no szkoda po prostu. A dzisiaj tak dużo wytrzymał, bo to 2 godziny było bez wywalenia. Ostatnio mi wywalało po prostu po godzince około. Już odpalam wszystko stare. Spróbuj jakoś do mnie dołączyć, albo ja cię zaproszę. Czekaj. A co, już tylko ogarniam to. Dobrze, że nie wywaliło całego serwera. Mam nadzieję, że nie dało się wszystko uratować jeszcze. A przepraszam. Nie wiem, zaprosiłem cię. Czekaj. Chyba mam ci zaproszenie, czekaj. Rybre. Dobra, już odpalam chyba. Zobaczcie, ludzie. Oba czaty. Po prostu no, u mnie tak to działa ostatnio. Nie mam jeszcze na to jakiś super. A wiesz co, to nawet nie jest Nvidia chyba, to jest po prostu, ja mam kamerkę, bo jak wywala mi blue screena, to czyta jakby, nie rób czytać sterownika kamerki. I to mi się robi od jakiegoś czasu, od jakiegoś miesiąca około. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie jakiegoś Nvidia upgrade'u czy czego, ale no, jest to denerwujące bardzo. No, na pewno. Witam Paweł, witam. Już dobijam, czekajcie, mu się odpala default rest. Dobra. Kurde, nie wiem co z tym zrobić, trochę się czuję zrobiony. Może w opcjach OBS-a coś pogrzebać, albo w ogóle wymienić kamerę. Czemu you have been invited to lobby, zbany, okej, new, nie wiem, new. A spróbuj jakby join po prostu na mnie dać, czy coś takiego. Okej, dam teraz new, ale nie wiem, czy mi teraz w ogóle na nowego save'a nie załaduje jakiegoś. Cisza S-a? Już. A co, S-u jest tak głośno? Nie wiem. Co wygadacie? Czekajcie. Głośność. A rzeczywiście wróciło do tej podstawowej wartości. Spełniłeś lepiej, ludzie? I co? Startuje klient. Mam teraz starting client informacja. Teraz zaraz. W ogóle masz tą tubę do oddychania w buzi. Serio? No. Nowy save będzie raczej? Tak myślę, co ty masz kuźwa na twarzy? A co, jestem za cicho, ludzie? Czy próbowałem? Dobra, tam głośnością się potem zajmiesz. Dawaj, spróbuj dołącz, zanim nas wywali. Wiesz co, ja próbuję cały czas, ale mam teraz starting client i nic mi się nie dzieje. Nie wiem, czy to tak powinno być, czy coś się długo ładuje. Masakra. O, kurde, dobra. Nie, czyli server timeout, couldn't connect to the server, czekaj. Świetnie po prostu. A zobacz, czy mogę dołączyć tak jakoś po prostu, czyli dołącz do gry. Czemu mam, nie mogę continue kliknąć, mogę tylko new kliknąć. A jakbyś ty doszedł na przykład do jakiegoś domku, który jest zasejwował? No dobra, no, mogę tak zrobić. I wtedy ty byś musiał hostnąć tylko, tak mi się wydaje. Tylko, że to jest mega daleko, jest noc. I to tak serio w chuj daleko. Tak, ja poprzednio hostowałem. Ludzie. Nie pamiętam, pamiętasz żółty? W sensie ten znacznik? No. Nie, u mnie to był niebieski. No jest żółty, niebieski, jest jeszcze ten żółty. U mnie to był ten niebieski jedyny. I co, serio nie możesz dołączyć? No nie wiem, mam teraz starting client, ale to chyba po prostu jest coś nie tak. Ale ja nie miałem, wiesz, znaczy, ja nie miałem tak, jakby mnie cofnęło, to by mnie cofnęło przed naszą wyprawą, po prostu, na najzwyczajniej w świecie. Tylko no, zebraliśmy tam parę rzeczy po drodze. No właśnie, no. Garnki i te inne pierdoły. Poro zebraliśmy. Ja jestem ciekaw, co z tą kamerką może zrobić, czy tak, ja nie mogę się połączyć, stary, teraz. Kurwa, no ja jeszcze tutaj zamarzam i w ogóle jest mega chujowo. Szkoda, że cię wywaliło. No ja nie wiem, co bardzo zrobić z tą kurczę... I dziwne, że nie możesz wejść. W sensie mógłbym schronienie zrobić, ale no. Nie mam patyków, bo ty masz patyki, nie? Ja mam mieć patyki, na pewno. No. Więc jakbyś wszedł i byśmy, wiesz, wymienili się patykami, to bym zrobił to schronienie, a tak...
Ja dziwne to, że nie mogę po prostu dołączyć do tej sesji, bo no, mam connection timeout. Mam tutaj masę różnych sesji, ale... Zrób szałas, ale właśnie nie zrobię, bo tu nie ma patyków. Dobra, zrobię na lądzie. Zastanawiam się, co ja mam z tymi sterownikami zrobić. To zaczęło działać znowu. To strasznie męczące, że mnie wywala parokrotnie. A nie masz jakichś krzaków gdzieś przy sobie? Bo to jest nie, krzak... no co ty, jesteśmy na tej wyspie. Popłynę po prostu na ląd. Zrobię tam na szybko i spróbuję save'a zrobić. Okej. Na razie jestem w lobby. Boże, dzisiaj jest taki durny typowy. Wyjebało mnie. Wywaliło się z... Tak, jak płynąłem. Ale jakiś tu mój ten był? Nie. Po ale prostu do menu. Ale hamstr, dobra, jeszcze raz stawiam. Zacznę dziasownie jakby. Dobra. Continue. To jest single player, to nie to. Multiplayer. Post game. Continue. Dobra. Day 22. Ej, zamiast wprowadzać jakieś rzeczy typu kurwa nietoperze, to mogliby bardziej zrobić ten multiplayer działający. Że jak już cię wywali, no to potem normalnie dołączasz. No mogliby, szczególnie, że no druga osoba może przyjąć hosta przynajmniej na tę chwilę. No dokładnie. Już to chyba nie byłoby aż takie bolesne. Dobra, zaczynaj. Dobra, startuję. Nie wiem. Po prostu najbardziej wkurza tę kamerkę i błędy. I to tylko na streamer mam. Jak ten rywam, to tak nie mam. To BS musi się jakoś gryźć ze sterownikiem. No, stuwa. A może przez tego green screena, czy coś takiego? Ciężko powiedzieć. Nawet dobra, jestem na tej naszej tej, na tej naszej tratwie. Czyli co ja mam? Jak bardzo mnie cofnęło. Raw Lizard, okej. Nie wiem, jak bardzo mnie cofnęło, w sumie się zastanawiam. O, na łódkę. Ja też jestem na łódce pewno, ale... Okej. Mam tę ścierwa. Zastanawiam się, czy jesteśmy już po tym... Na pewno mam mniej molotowów. Troszkę. Ja w ogóle mięsa nie mam. Wiesz, ale mam jeszcze dzidę. Dzidę masz? Plus. No. Okej. Dobra i tyle. Dobra, jesteś na tej łódce? Gdzie ty jesteś? Ja jestem na tej naszej tratwie. Czyli może spać? Albo... A, ty jesteś tam. A gdzie cię wywaliło? No ja jestem na tej łódce. Na tym jachcie, pamiętasz? No co bo ja tam save'a zrobiłem, a ty tam nie zrobiłeś save'a. A, racja. No. A może tam gdzieś się przespać? No mogę. A spróbuj, czy możemy razem jakby? Bo ja śpię jakby w naszej bazie. Dobra, czekaj. Okej, no. O, zajebiście. Dobra. Jest? No, jest, dobra. Tak, nowy dzień. Dobra i tyle chociaż. No to co? Musimy się jak spotkać, ale... Spotykamy się tam znowu w tamtym miejscu? No można znowu do tej plaży pobiec, ja mniej więcej wiem, gdzie to jest. No wzdłuż brzegu po prostu, nie? Mhm, dokładnie. Dobra, biegnę tam. Czekaj, jeszcze sobie zjem coś po drodze. O, i... Szkoda, widzisz w ogóle mój ten. Tak, widzę. Możesz się kierować jakby na mój napis. Dobra. No, prawda, że przydałyby się jakieś bonusy za spanie na tym. Na tym łóżku. W ogóle to by. Na tej łodzi. Parę takich opcji dałoby się jeszcze dodać, żeby ta gierka była trochę bardziej smooth. O, ty w ogóle jesteś bardzo blisko już. Tak, no, byliśmy w sumie niedaleko aż tak bardzo. Coś ta plaża jest. Ja jeszcze tylko te walizy otworzę. Dobra. Nie wiem, czy od razu nie płyną do tego wraku w takim wypadku. Macie, że już teraz mi no. Wypalało. Nie wiem, miałem nadzieję, że już mam problem z głowy, bo 2 godziny ładnie szło streama, ale patrzę, że dalej się zdarza. Mógłbyś zrobić jednego streama na przykład bez kamerki i zobaczyć, ale czy wiesz będzie co? Błąd. Ja właśnie nie wiem, czy to jest ten problem. Mi się wydaje, że to po prostu przez to, że te sterowniki są zainstalowane. Ja zrobię jeszcze raz 300 reinstala. Nie, może jakimś programem przeczytę te sterowniki, żeby z rejestru też wypadły i... Może coś stereo będzie. Mam trochę nadzieję, bo dziwne błędy się robią. No ja ostatnio nie mogłem streama odpalić, bo wyszedł error, że po update'cie OBS-a jakiś tam też sterownik ekranu przetwarzania, ten NVNC, coś takiego, crashuje.
Bez sensu. I ja zmieniłem to na ten X264, ten starszy, i wszystko jest okej, okay, nie? To jest ten chyba procesorowy. A, okej. Okay. No ale ten NVENCE, to też jest coś tam z NVIDIA, jakiś tam przyspieszacz. Tak, bo to jest chyba jak NVENCE masz, to korzystasz z karty graficznej, a jak masz ten X264, to z procesora, coś takiego. No ja mam lepszą kartę graficzną niż procesor, więc wolałbym, ale no... Mówię, no przed update'em było wszystko okej, okay, no. OBS też, ja raz miałem takiego update'a OBS-a, że nawet jak byłem na przykład na pulpicie z czarnym ekranem, to mi FPS-y dropiły. Bo nie wiem, bo coś tam karta graficzna jakby... Coś tam było, coś tam o tym miał jakiś problem, to jest dla mnie takie chore jakieś. To co, płyniesz na wyspę? Tak, płynę, jestem już dosyć blisko w sumie. Nie wiem, czy ten Rankin gdzieś tutaj jest, bo wcześniej mnie coś zatrzymało, naprawdę. Rankin. Dobra, już też płynę. Kinia, jak ty powiesz dzisiaj, co się tam dzieje? To strasznie durne obrazki, ale takie naprawdę. Tak? No. Rozbawiły mnie. Rozbawiły cię? Tak. Śmiałaś się? Tak, ale nie słuchałeś. Jak to? Nie słuchałaś śmiechu? Że, ale dzisiaj na typowy coś tam obrazki, a ty nie słuchałeś tu. Miał wyjebane typ. No. Kurde, ludzie, mam nadzieję, że do jutra się ogarnie, bo jutro ten Tube World premieruje, to bym sobie pograł. Zrobię reinstala jeszcze jednego świeżego sterowników. Czy ktoś mi powie, jak odinstalować sterowniki, czy wystarczy z menedżera zadań dać odinstalować sterowniki, czy jest jeszcze jakiś inny, nie wiem, mek, żeby coś wyczyścić gdzieś? Nie no, z menedżera wszystko czyści. To właśnie moje tutaj strachy. Dobra, nurkuję tutaj powolutku. Dobra. Dobra, widzę rzeczywiście jakiś wrak, ale strasznie to jest rozwalane. Co? Co mówisz? Że to tylko ja piszę, nie? A czemu piszesz? Dobra, widzę wrak. Tak? Są tutaj deski, ale... A czy coś tutaj jest więcej? Tam pod tą belką pływającą. Pod belką pływającą? To jest belka pływająca, oto. Więc patrzę. Spróbujmy gdzieś wejść, czekajcie, zaraz te będą się wynurzyć na chwilę. Wiecie? Boże, jak daleko jest ta wyspa. No, strasznie dużo się jakoś płynie. No. Belka na sznurkach, okej. Okay. Wiecie? Biorę tlenu. No, bierz sobie tlenu. Jak chcesz, to ja mam dwie butle. A ja już mam chyba parę butli. O, tam coś jest? Wiecie? Coś jest, belka na sznurkach. To chyba tutaj będzie. Bella ciao. Bella ciao. Belka ciało. Belka ciało. Kurde, tyle miałem mięsa. I co? Jesteś tam? Czekaj, jestem. Staram się tutaj znaleźć jakieś przejście. O, coś mam? Czekaj. Coś... Jakaś kurwa szczelina, stary. Tak? O kurna. Czekaj, ja sobie przeżyję w ogóle. O, ja pierdzielę. Jakieś nogi tutaj pływają. No świetnie, ja to mogę na 3 sekundy się wynurzyć. Stary, to jest one way po prostu. Jak nie dopłynę do końca tego tunelu, to już się wspomnę. Tak? No, już nie ma odwrotu. A już płyniesz? Tak. O matko. O, dobra, wypłynęłem gdzieś, jestem gdzieś w jakiejś jaskini. No czemu ta lampka tak ładnie świecąca gaśnie? Ajaj. Dobra, postaram się jakoś przy to ogarnąć. Zatem sobie królika. No dobra, to ja czekam tutaj. Dobra. O ja, co tu jest? Okej. Okay. Yeah, jakie tu jest kości dużo. Dobra, jest rusza. Mam. Serio? Tak. Mega. Wypłynęłem jako chłopiec, wypłynę jako Daryl Dixon. Czekajcie, co jeszcze mam jakieś zapiski? Ej, to daj mi w takim razie aparat do oddychania, też chcę coś mieć. A myślisz, że da się tego? Da się jeszcze raz ją wyciągnąć? No nie wiem, ale... Ty byś miał kuszę, to ja chcę mieć coś innego fajnego. Chcesz oddychać? Ty masz w ogóle czekan, ja nie mam nic. A chciałem czytać jakieś odzyskać te rzeczy, które straciłeś. Ja mam kurwa 5 kamieni. No co ty, chyba nie. Myślisz, że nie da się? Albo jeszcze raz muszę je wziąć? No nie wiem, gdzie one są. Trzeba było sobie przypomnieć, gdzie ty ostatni raz ginąłeś. I czy da się to odzyskać w ten sposób? Nie, no nie pamiętam tego. No pamiętam, że my uciekaliśmy, jakaś dziura była taka ogromna, taki krater jakby po meteorycie. I co, ja tam umarłem? No, chyba ty wpadłeś tam.
Mam tutaj jakieś wizje. No ale my tam zeszliśmy, pamiętasz, tam była taka brama i tak dalej. Ja pamiętam, że tam był ten taki właśnie ten słoń jako strażnik. No można tam pójść w sumie. Gdzie to było? To było gdzieś na środku. Ja pierdzielę, wypływam. Ile masz tlenu? Sporo jeszcze. Miałem jeszcze taki jedną czwartą. Płynę powoli do ciebie. Bogaty kapitalista versus biedny proletariusz. No, totalnie. Czekaj, ja może coś zjem. Ojejku. To jest, połącz. Serio? Wiesz, że mogę ci podawać na tej tacy po jednej kuszy, po jednym bełcie? Serio? Po jednym. Chamsko. Sprawdź, czy da się ESO-owi dać aparat do oddychania, to też sobie po kuszy pójdzie. Okej, czekajcie, już patrzę. To na tacę muszę wziąć, prawda? Ej, gdzieś tutaj moja taca zniknęła. Nie da się podać tego oddychacza do... Nie da się jakby go nałożyć na tacę. Durna jest ta taca. O Jezu, to się zbawa. Butle z tlenem też się nie da. Ojku. Szkoda, że się nie da, czy ja zobaczę, jak ta kusza wygląda. Weź to. Oh shit. Będę zaraz... Czekaj, wziąłem. Ja pierdzielę. Będę wygląda? Podawał, trzymaj. Podajnik. Dobra, mam. Kolejne. Okej. Okay. Co jest? Trochę ich mam. Kurna. Bełciarz. No. Jestem takim po prostu giermkiem, co nosi za tobą kurwa amunicję. Giermku, podaj kolejny bełt. Tak, panie. Tak, panie. Jak sobie życzysz, panie. To ręką obleśną podaję. Bez kitu. Są skóry maski. Ochyda. Śluz. Dobra, ostatni. Dobra. Lecimy stąd? No, spadamy. Trzeba byś ten środek znaleźć, że my do tego środka też nie zeskoczyliśmy normalnie. Ty chyba tam spadłeś. Ale to było coś takiego, że ty jakby... Za ci się skin tam przyszedłeś i ty tam zginąłeś. No ale już po tych update'ach to na stówę tego nie będzie. Ale w ogóle nie wiem, jak się ginie w Deforest, to zostają itemy na ziemi, czy coś w tym stylu? No ja pamiętam, że tam coś było nie tak, w sensie my się bardzo zdziwiliśmy, że ja straciłem te wszystkie itemy. No bo jak... Pamiętasz? No bo jakoś dołączyłem do serwera i zacząłem w ogóle w tym samolocie czy coś i w ogóle już nie było w ogóle, że moich rzeczy i ja zbieram od zera wszystko. No to jest dziwne, no bo jak ty się teraz możesz zdobyć ten check-in? Da się go jeszcze raz znaleźć? No właśnie, no jakby na multiplayerze co, tylko jedna osoba może to mieć? My mieliśmy w dwójkę, to pamiętasz? Tak. Ja na przykład no jakbym miał aparat, to bym może tą kuszę też znalazł. Prawie to na pewno. Tylko to jest sytuacja, że na przykład ja nie orę ci podaję tego aparatu na tacy. Tak, a ja nie pamiętam, gdzie ten aparat był. Ale dobra, tam kusza nie jest jakoś super ważna. Ej, najgorsze jest to, że ja ginę tutaj z głodu, a nie mogę wyjąć plecaka jak płynę. Już niedaleko jesteśmy. Nielogiczne zupełnie. Poza nami chyba. Tonę. Oj. Możemy iść tam właśnie w stronę tego kratera, tylko trzeba byłoby mapę na necie odpalić i zobaczyć, gdzie to jest. Znaczy to chyba było na samym środku wyspy, tak mi się wydaje. Nie, to było tak trochę na północ. Na północ myślisz? Mhm. Chyba wiem mniej więcej, gdzie to było, wiesz? Możemy w ten kierunku tak pójść. Jakby prosto przez ten las. O, a nie. Jesteś tak. Na brzegu. No, jest typek. Ale masz kuszę. No. Chociaż może warto ją zachować na jakieś inne koksy. Chciałeś, czy to mocno bije ta kusza. A i tam ich jest z pięciu ich. Wrecking Crow nas pływa? Co to? Wygadacie? Nie, w ogóle nas jakiś wrecking podobno pływa. Nie. Jaki ty masz rozmiar stopy? Co to za pytanie? 43. Bobru, broń mnie. Do której stream? Do 22. No, to jeszcze macie 40 minut zabawy przed wami. O, co to? Jezus Maria! Ja pierdolę, co to ja jest? Pobiegł. Co to było, stary? Nie wiem, to ten tank, pamiętasz? Matka jest na górze. Gdzie? Widzę. Tam na górze. Widzę. Chodzi tu. Idźmy brzegiem. Jaki kurwa słoniowaty.
No. Ten moment, kiedy idziesz z dziewczyną na plaży i stary wychodzi w kąpielówkach. No. Jezu, ale ta matka ma chyba jakiś słaby ten, wzrok. Ja myślę, że ona poszła starego opierdolić za coś. No. Harry stój. Ale wybiegł szybko. No, jeszcze tak... No! Ja tak, co jest? Ground trembles. Save? Co to jest? Save the forest. Aktywiści tutaj są. Boże, mam już chyba problemy z mówieniem. Ja dziś. Uciąć. I ze sterownikami. No. Dobra, dokładnie jest, na wprost. Jest typer tutaj. Wynosi się, bo cię prze... Wynosi się, bo cię prześpilę bełtem. Może? O! Dobra, może ja jestem ściera jednak. Albo maczugę tą. Pomóż mi. No i dobra, co? Zajebiście. Tak, jesteś twardziel? Ej, bełt nie rozebrałem, który... Wytyfy. Nie trafiłem. Ręce mu się zrespiły na plecach. Taki szamanizm. Dobra, musimy iść na północ. Czekaj, wyjmę kompas. Labul? Uderz w cymbał. A to masz kompas, właśnie. Tak, na północ musimy iść, dokładnie tędy. Tu sarna była znana. O, jest wejście do jaskini. Chcesz, to możemy zejść. Nie, chodźmy tam do tej jamy. Jamy? Dobra? Dobra. Jesteś obrzydliwy? Dziękuję. Dawaj. Jakby trochę na te domki musimy biec. Dobra. Te dwa przynajmniej, masz dwa żółte przed sobą. Tak, nie? Tak, no. Ale ciekawe, co wypada, co się dzieje, to Behemoto się zabija, którego minęliśmy na plaży. No. Ale my go kiedyś zabiliśmy, właśnie on w tym dole był. A to był ten Behemoth, to nie był taki typ z taką trąbą jakąś? Taki jakiś, my go nazywaliśmy jakimś słoniem? Nie, ten ze słoniem to był chyba ten, co nam rozpieprzył tą wioskę. Tak, to był on. To był właśnie, nie go zabiliśmy. Ej, źle poszliśmy. Bo tu jest chyba nasz spawn albo coś takiego. To jest jakiś sprawniony strasznie. A nie. Okej, tu jest jakiś po prostu staw. No. A co to są za budy... A te wieże jakby, te bociane gniazda. Tak, można tam wejść. Ale to nie tutaj. Łączysz plecer z rzeczą i sobie przypisujesz. Naprawdę? Czekajcie, jak to zrobić? Plecer z rzeczą? Jak plecer... A to jest to. A, snack, lizard. O. Bibru, nie wiem gdzie to jest. Czekaj, ja sobie przypisuję rzeczy do plecaka. Dobra, wiem gdzie to jest. O, jest safe. Masz save'a? Tak. Okej. I noclegownia. Noclegownia. Dobra, idę do ciebie. Gdzie ty jesteś? Ty zszedłeś gdzieś na dół? No, biegnij w stronę mojego tego. Chyba Nika. Nie widzę twojego nipu właśnie teraz. Twojego nipu nie widzę. No tutaj gdzieś jest jeden żółty domek. To jestem przy żółtym domku. Ale nie widzę. I got you. On my side. Dobra. Zrób save'a. A, bo my tu, to jest nasz dom. No. Dobra. No. Można tak go nazwać. Nasza kawalerka. Dobra, chodź za mną, już wiem gdzie jest ten dół. Tylko totem przyprosniczę. Dobra, idę. Dokładnie tutaj, w tym lesie. Oh my god, zobacz ile ich tam jest. W tej wiosce. Gdzie? O ja! Czterech tam, jest. Widzisz? Co za zebranie. Dobra, jest dół. Tylko pamiętasz, tu się jakoś schodziło mądrze. Tak. My spadaliśmy po ścianach i zginęliśmy. Tak, bo to było ci... Bo... Ja pierdzielę, to jest duże. No. Nie, ale my z jakiejś jaskini tam wchodziliśmy. Niemożliwe, żeby tam w ten sposób zejść. Tak, my chodziliśmy z jakiejś jaskini i było tam kilka wyjść takich. Ja ale nie pamiętam właśnie, która jaskinia, no. Czekaj, a to nie było właśnie tutaj przy tym wejściu? Przypadkiem tam, gdzie zapisywałeś przed chwilą? To nie było tam? W sensie ta jaskinia tam? Tak, tam było chyba wejście do jaskini. No nie wiem. Ja zaraz zobaczę. Tam chyba nie było, było? Za chwilę ci powiem.
Wiem, że tutaj przy tych namiotach było jakieś zejście. Psuję, te, w grę, walizki. Co te walizki tu robią? I co, jest coś czy nie? Już ci mówię, czekaj, podchodzę. Ja jestem prawie pewien, że tutaj była dziura jakaś. Tutaj nie było nic? Nie, chyba tu nie jest, było. Tu jest dziura, stary, patrz. Tak? Tak, to jest wejście. Tylko pytanie, czy to jest wejście do tego... miejsca, co potrzebujemy. Również proszę o niespełnienie linkami na czasie, bo, no, słuchajcie, to było zabawne, ale tak, nie wiem, z 5 miesięcy temu. 5 lat temu. Tak, to jest jakieś wejście. To jest jakieś wejście, jak nic. Dobra. Ja pierdolę, jak głośno tupiesz. Człowieku. Na pewno nie tak głośno, jak ten, kurwa, behemot. O Boż! Jak to behemot tutaj spotkamy, to nie ma ucieczki. To już jest koniec. Nie, one chyba nie są tutaj. A jest jakieś... Chyba. Ej, co tu jest? Namiot. Ej, tu są jakieś przekąski. Ej, tu dynamity są. Klary. Jest klary, okej. O, no. Jakieś batony. Zapisałeś? Tak. Tu zapisać? Da się? No zapisz. I tu możemy spać. Dobra. Chodźcie, nie wysyłajcie gównianych linków, które nic nie wnoszą do czatu, proszę. Jeszcze raz zostanie wysłany taki link, to od razu leci timeout na 10 minut. Co najmniej. Właśnie. Jestem brutułazem. O, da się zsuwać. O. Tak, byliśmy tu aż stówę, stary, pamiętam to zejście. Tu zarabiam drugie. Tak, jest druga lina. I to jest mega. Ale ja nie wiem, czy to jest zejście do tego dołu, wiesz? Mi się wydaje, że to jest połączenie. Tak? Tak. Zjada ci na łeb. Zapraszam. O, masakra. Jeszcze jedno zejście. Tu nie było gdzieś na dole kogoś? Ja pamiętam, że schodziliśmy i rzucaliśmy młotowe jakieś. Tak, był chyba ten mutant taki tak. Dojebany. Tak. Dobra, jestem dalej. O! No, to było gdzieś tutaj. Tak. Ale czekaj, a na mapie coś się jakoś aktualizuje? Tak, patrz, jesteśmy w ogóle w jakimś innym miejscu. Kompletnie. I rzeczywiście gdzieś schodzimy jakoś. Bardzo. Czemu ta latarka przestaje świecić? Chcesz baterię? Czy nie latarka, tylko zapalniczka, o to mi chodziło. Ale mam baterię do latarki. Tak? No. Myślę, że może... Ty, tu jest zegarki. Ty, ile tu klasy jest? Tu jest jakaś głębia. Stary, pieniądze! Obrabujmy ich. O kurde, i to ile? Wypadły im drobniaki z kieszeni. Ty, tu jest jakaś... A, to jest torba. Zbieraj wszystkie monety. Ja nie dotacje od widzów. Dotacje tutaj są. Przyszukajcie tutaj to jest nie, bo tam dużo dobrych itemów jest. Okej, będziemy starać się przeszukiwać. Ogólnie to zwracam uwagę na wszystko, co jest przed nami. I tyle. Cały czas mi gaśnie ta zapalniczka. No mi też samo, ja nie wiem, gaz jest jakiś chyba bardzo kiepski. Rosyjski gaz. Dobra, idę z tobą. Ława jakaś. Ława przysięgłych. Dobra, jest jakieś jakby na mapie jakaś strzałka, może jakieś wyjście? O nie. No co, tutaj? Się dzieje? Nie wiem. Dawaj, przejdź tam dalej. Słyszysz, zaraz będziemy uciekać w drugą stronę bardzo szybko. Czemu? Ja też takie przeczucie mam. Medalion drży. Dawaj, walizę. Walizę. Mega dużo leków. Ja się rzucę do piłkę, stary. Co? Przylepia mi się do dłoni, nie robię rzucić piłki. O, tu chodzi. Dobra. Ty, mam piłkę dalej w ręce, co jest grane? Strasznie głośno, wciśnij G. Ścierka. Jest lina do góry. Ale zepsułem się.
Zepsułeś się? Zaraz ci pokażę. Co się zepsuło? Patrz, czekaj. Czy ja u ciebie piłkę w ręce? Nie. Stary, u siebie mam i jej wyrzucić. Co jest? Co ty zrobiłeś? Co ja rzuciłem? Ja molotowem rzuciłem chyba. Uważaj, biegnie! Dobra, morbić się. Ważne, to jest ważne. Ząb. Stary, mam piłkę jebaną w dłoni. Nie masz piłki, u mnie trzymasz siekierę. Ale mam u siebie piłkę! Gdzie wciśnij. Nie mogę. O, teraz masz piłkę. Rzuć mi. Nie mogę jej się pozbyć. Wyciągnij ją ze mnie. Daj mi ją na tacy. O, to, ale czekaj, a ja mam gdzieś w ekwipunku? Ja nie mam gdzieś w ekwipunku, ja mam tylko w cholernej dłoni. W dłoni też się liczy jako ekwipunek. Tak? No ja na przykład jak w normalnym życiu mam coś w dłoni, to traktuję to jakbym miał coś w ekwipunku. Możesz to zdjąć? Z mojej dłoni? To piłkę? Czy mam, mam tacę? Trzymasz tacę teraz. Kurwa. Co ja mam zrobić teraz? Czekaj. Muszę pomyśleć. Czemu podpalasz tacę? Co ty robisz? Kurwa. Zapalił ognisko. Fire lit. Save'a zrobił. Cheater Fox, proszę o Dark Souls. Bo dostanie bana na 10 min za powiedzenie, żeby ktoś się nie spinał, to trochę taki XD 2 złote i 8 groszy. Tedford, zachowałeś się źle. Zostałeś timeouta na 10 minut. To jest tyle, że można sobie pójść, nie wiem, zmasturbować się szybko i wrócić. A przy okazji trochę ulżyć sobie. Także polecam gorąco. Dobra, to co, naprawdę utknąłeś? No nie, ja mogę atakować. A upadła ci ta piłka. No stara, ona u mnie dalej jest. O. Kurwa, wkurwiłem się! Pamiętam, jak to rozwalałeś na jakimś streamie. Ja mogę raz na 4 ataki wykonać atak. A kuszę nie możesz wyjąć? Zajebał! To on tej kuszy jak nie umiesz. No nie mogę nic zrobić, jeszcze widzę, że się szczurkę, co jest rane! Widzę, że te update'y były pomocne, no co? Ja cieszę się, że save'y mogą nie istnieć, ale za to gra jest niezabugowana. No, dokładnie. No ja nie mogę się bić, stary, jestem teraz mogę trochę świecić tylko. Bo ja wykonuję atak raz na 4 ataki. Spróbuj powciskać wszystko. Gdzie? No niby wyrzucam, ale to tylko ściera mi wypada z ręki. Cały czas masz tę piłkę, no chuj ci ona. Ale nie wiem w ogóle po co ja ją podniosłem, no. Mogę ją czymś spalić? A nie wiem, prawym wciśnij i lewy, prawy, lewy. No ściskam, stary, nic się nie dzieje. Gdybyś chciał rzucić. Stary, nic się nie dzieje, ani prawy, lewy, ani lewy po prostu, ani prawy po prostu. A środkowy? Nic. Mentalna piłka. Ale że ona gdzieś w ekwipunku, jakbyś mógł ją odklikać? No właśnie, coś właśnie nie widzę jej kompletnie w ekwipunku. A czekaj, a spróbuj mi na tacę położyć ją. Ale ja w ogóle nie mogę, bo ja jakby nie mam jej w ekwipunku, wiesz? Aha. Ale nie masz interakcji, jakbyś na tacę miał poleżeć? Położyć? Poleżeć. Czekaj. No nie mam kompletnie jak, bo nie widzę jej po prostu. Ja ją mam tylko w ręce. Kurwa. Ja pierdzielę, to jest najgorsza sytuacja, w jakiej się znalazłem. Środek jaskini pełnej kanibali. Ale u mnie wygląda, jakbyś trzymał broń normalnie. Jak wyjdę i wejdę, to się... O! Machnęłam. Ale atakujesz. Dobra, nie, no może coś to będzie, dobra. Spróbujmy. Może sama wypadnie. Piłka Schrodingera. Zdarza się. Wypada raz na jakiś czas. O nie, tu jest ściana do wspinaczki, ja się na nią nie wespnę. Nie, to jest lina. Lina jest normalnie. A nie, jest lina, dobra, okej. Okay. O właśnie! Jak będzie wyglądało, wspinać się. Ty kurwa, daj tu piłkę w ręce, czaisz to? Ty, ale Bobru, wróć tutaj, bo tu jest jeszcze drewno. Można przejść dalej. Idę? Ja pierciela. It's not a bug, it's a future, guys. Dokładnie. Nie mogę zrobić normalnego ataku, bo po prostu... Nie podoba mi się to, nie podoba mi się ta komnata. Nie mogę zrobić takie krótkie ataku, muszę robić takie długie. To też nie wystrzykuje od razu. No teraz ładuję atak i dopiero teraz mi puściło. No to dobrze, w ogóle atakujesz. Pójdź, co tam jest na dole, ile truchła. Cheater Fox, typy, ale na chuj do mnie piszecie na czacie, jak odpisać wam nie mogę 2 złote i 8 przestań, groszy. Proszę cię, dziękuję za dotknięcie, ale przestań. Przestań się podrążać.
Dzięki XX Kaim, ciebie również miło widzieć. Zapraszam na streamy, skoro długo nie byłeś. Teraz są w miarę częste. No, to się zdarzają nawet co niedzielę czy dwie, więc jest progres. Jak msza. Jak msza, ale się chętnie chodzi. Cześć, tu coś dokładnie jest? Dokładnie. Już przyniosłem. Stary, poniosłem kamerę i dalej mam tą piłkę w ręce, rozumiesz to? O, faktycznie, kamera, a i to było, miało tak iść ten, miało fabułę napopchnąć. Przecież miarnej piłki będzie, ale... Jakiś smartfon znalazłem. Nie, to jakaś karta. Też mam. Ej, to jest chyba ta karta do jachtu. Myślisz? No, nie wiem, tak mi się wydaje. Piłka kamera. Ale co z tą kamerą, czekaj, można ją odpalić? Combine? Już taśmy mam? Też filtr papieru? Mam! No. Udało się? Czekaj, a może coś to... Czekaj. Nie, to może chyba skombinać z tym. Czekaj. Może zapal to gówno. Się kurwa cię jestem. Co? Dalej masz ją, tą piłkę. O, masz kamerę. Dziękuję. Czemu to się dzieje? Dobrze. Czemu to się dzieje? I nie kupiła nową tabakę, Gavit, ale tym razem nie aprikot, tylko original. A jak to ma smak? Ej, płonę! Zwykłej tabaki. Kurwa, co ty robisz? Stary, podniosłem jakąś patrz i zacząłem płonąć. Co się dzieje z tym grą nie tak? Spłonę na twoich oczach! Dobra, ugasiłem się chyba. Co się dzieje? Nie wiem, coś ci się zbugowało mocno. Ty patrz, co się dzieje! Piłka płonie! Nie mogę jej wyrzucić! Ty płoniesz! Stary! Ratuj! Ty płoniesz! Ugaś mnie! Oblej mnie czymś! Może być moczem. Stary, zginę. Dobra, chyba zrzesiłem się. Płonę dalej? Odłóż ją! Ja pierdolę, co się dzieje z tą grą? Ja mam cały... Mam wbitą piłkę zakrwawioną i spaloną na swój topór. Jezus Maria. O, flarę mam. Jak spierdala na górę. Ja idę stąd. Ale nie wiem, co mam zrobić, to jest najgorsze. Nie mogę się pozbyć tej piłki. Czekajcie, mapę zobaczę. Ty, a może... Nie no, jak ja wyjdę, to się raczej to nie naprawi, nie? Wątpię. Jak, ma... jak mapę trzymam, o co chodzi? Oh my god. Jezu. Zajebiście, wszystko działa, ludzie. Co stabilnie jest. Dobra, trzecie, muszę coś zjeść. Ach, jest. Zjedz coś, no zjadłem. Zjadłem, ale to dalej nie uchroniło mnie przed piłką. Przecież się jej pozbędę. Czy już zawsze będę z nią chodził? Tak już jest końcówka, ludzie, no to tam jeszcze jest pół biedy, ale jak się zrespię znowu z tą piłką, to naprawdę można dostać szału. A trzecie, wyciągnę kuszę na przykład ten. Cały czas masz wszystko krzywo. Stary, nie ordynat... Teraz trzymasz tę kuszę, jakbyś mi ją prezentował. Nie mogę nacelować z kuszy, bo mam pierdoloną piłkę w ręce. Boż, nie mam siły na to. Jest link, słuchajcie, wpiszcie sobie wykrzyknik multi na moim czacie. To powinien wam wysłuchać link do multitransmisji, jak chcecie oglądać na dwóch kanałach. A jest enslaved piłka. Ej, widzę jak się wspinasz tą piłką. Zajebiste. Naprawdę? Bo ty może nie chciałeś spać dawno. Co? Nery Martu. O, słyszę coś. Coś tu jest. Boże, moje krzesło pierdnęło. Co się stało? Co? Spadłem do ci dziury. Idź po schodach. Chyba nie działa, co nie działa? Multi? Nie, to jakaś inna bar. Jezu, co to była za... Dokumenta. Słuchajcie. Ajaj. A weźcie wyczynić. Może unball. Weźcie. Unball? Tennis ball zero. Ej, boję się, że tutaj będą te potwory i ja sobie z nimi sam nie poradzę. A, czekajcie, dobra, wiem o co chodzi, bo nie wyłączyłem chatbota. Dobrze, powiedzieliście. Czekajcie. Esu? Okej. Okay. No ale wiesz co, ja nie chcę się w tym momencie zabijać. Jeszcze mógłbym się zabić, jakbym był przy obozie, a później wracać do tego miejsca, bo Esowi dawać cały czpunek. Nie, nie ma sensu. To nie ma sensu za bardzo. Nie jestem aż takim inwalidą. Zdrówko. Dzięki. O Boże, zginę zaraz. Czemu? Z jedzenia. Z braku. Dobra, wyłączył się, wyłączy się Streamlabs, ludzie. Powinno zaraz załączyć bota.
Ja jestem spragniony całe życie. Dziękuję. Idziesz? O, działa, działa. Idę. O, stary, czekaj. Dobra, jestem. To się zabijesz, to on może cię podnieść. Bo klęcz tylko jak padniesz, to nic nie naciskaj. Aha, że podnieść w sensie... Znalazłem że... kasetę. Stary, ty będziesz mógł Michała od razu podnieść, wiesz? Na miejscu jeszcze uratować. Jak padniesz? Tak, możemy spróbować coś. Czyli zapiszmy tutaj. No dobra, zapiszmy. Gdzieś tu miałem save'a przed chwilą. To ty jakieś kurwa patyki rzucasz. Nie wiem, próbuję podnieść. Dobra, zapisałem. Ja zeskoczę sobie. Gdzie? Tam na dół? Tak. O Boże, to poczekaj, ja na dół zejdę, dobra? Dobra. To będzie zajebiście wyglądało, coś czuję. No. I ty mnie podziesz, może ta przyklęta piłka mi odpuści. Tak. Wypadnie z ręki, martwej. Dobra, schodzę. O, dobra, ja czekam, ja coś tu skaczę. Proszę mnie złapać. Poczekaj, ja... Dobra, czekaj. Dobra, dawaj. Dobra. O, Jezu! Kurwa! Podnieś Przeżyłeś mnie. Przeżyłeś to. Ty, żyję to? Co się dzieje? Jeszcze raz. Ty, czekaj, piłki... Mam tu piłkę, kurwa. Ale zeszło ci trochę z życia? Tak, ja mam już ledwo HP. Jakim cudem to przeżył? Spytać się, czy może po prostu spierdalać? No chciałbym zapytać, ona nie chce. Atomowa kolana. Dobra, uwaga. Ale może nie skacz tak dalej, tylko w górę, tak żeby spaść prosto na ale nogi. Ale ja teraz na pewno zginę, czekaj. Dobra, skaczę. Uwaga. Łap mnie! Ty. Przeżyłeś to. Nie dostałem nawet kropli obrażeń, rozumiesz to? No mówię, bo nie rób takiego jumpa w przód, tylko w dół. Dobra. Tak delikatnie tylko, żebyś spadł tutaj pod liną. Kurwa, nawet zabić się nie umiem. Masakra. Ta piłka daje... dalej jest w Alfie? A. Ta piłka dała mi śmiertelność. No, bez kitu. Ty, ale to było dobre w sumie. Piłka przeklęty przedmiot. Czytaj emo wiersze. Dobra, uwaga, teraz zeskuję normalnie. Dobra, teraz nie żyję. Podnieś mnie. Nie mogę. Nie możesz mnie podnieść? Dobra, czekaj, mogę. Ale trzymasz cały czas tą piłkę. Wstałeś z nią. Naprawdę mam tą piłkę. Mam ją! Mam ją dalej! Boże, to się nigdy nie skończy. Przykleiła się. Stary, ja będę teraz wróżył przyszłość z tej piłki. Dobra, chodźmy dalej po prostu. Ja pierdolę. To to jest. Chodę, czekaj, jeszcze raz chyba zginę. I am... Deacon Tully. Rzucam w ciebie tą dzidą. Ej, zaczęłam... Ty, ja jestem śmiertelny, ja ci chyba. Spłonę czy nie spłonę? Nie wiem, a co robisz? Czy podpalasz ja tą nic piłkę, nie robię właśnie, to jest najlepsze. O, nowy ciuch. Ja nie wiem, ja się leczę. Rozumiesz, że się leczę. Nie wiem, z czego się leczę. Ej, no naprawdę jest jakaś podejrzana. Kurwa, tu nic nie ma. Po to tu przyszliśmy? Why are we here just to suffer? Ja mam to-do list updated. Tak? Tak. O, ja też. Ej, czekaj, co? Ty, stary, piłka się zmieniła w jakiś kamień. Widzisz to? Nie, teraz masz czaszkę w ręce. Tak! No, i co, jej też nie mogę wyrzucić. No, super, wyrzuciłem jest piłka znowu. Najśmieszniejszy bug, jaki widziałem chyba ja w życiu. Ja pierdziela. Ja bym chciał... Prosty ją bywa, ale... Ale nie mogę, stary, no. Nie mogę, jestem uwięziony. Ale jesteś zakrwawiony i obsrany cały. O, ja pierdziela. Co za koszmar, ludzie. Co za cholerny koszmar. To znaczy, jakbyś się sfajdał z irytacji w spodnie. W dżinsy. O fu. O, chyda. No nie mogę jej wyrzucić, to nie da się. Nie wiem, jakbym znalazł może jakąś inną piłkę, to może by coś się stało z tym, ale... To byś nosił dwie wtedy. Zajebiście.
No nie rozumiem w ogóle, czemu my tutaj jesteśmy i czemu na mapie to, typie. Jestem poza mapą. U mnie mapę dobrze pokazuje na przykład, tylko jest krzywa. A jestem teraz po lewej stronie mapy. No ja idę po prostu przez ścianę, tak jakbym, nie wiem, no klipa włączył. Cheater. No. No idę po prostu przez... Bez sensu. Masz jakieś mięso? Czekaj. A co, chcesz coś ugotować? No, muszę coś zjeść. Nie mam mięsa, może ci chyba zaraz na tacy dać tego... Kutasa. No, może być. A da się może ugotować piłkę? Czekaj. Nie. Słyszysz dźwięk jakiś? A czemu tą kamerę trzymasz? Ja ci film chyba oglądam. Ja dalej widzę tą pieprzoną piłkę. O, ja oglądam też jakiś film. Ja przewijam coś, ja nic nie widzę tylko. Mam tak wygiętą rękę, że nie widzę co w ręce trzymam dobrze. Faktycznie. Pokaż, nie ruszaj. Podejdź do ognia. To jest. Weź stanie tutaj przy namiocie. Dobra. Kuźwa, trzymasz to tak, jakbyś chciał komuś pokazać. No stary, jak ty masz zajebisty szlafrok, które skąd ty masz? Ty wyglądasz... Wyglądasz było. Z intensywnej terapii uciekł. A może się prześpimy, spróbuj się przespać, co tato? No, ale save'a zróbmy. Dobra. Dawaj save'a. Z. Już będę... O, może właśnie to zresetuję. Ja już będę na zawsze więźniem tego, dobra? Uwaga, chwila prawdy! Kurwa. Dalej trzymasz to. Ja pierniczę. Krzywo. To jest choreb po prostu. Ej, najgorzej jak się już zepsuł cały save Fox przez to. Dostałem bana za napisanie nieudacznik, gdy bombu nie umiała je zabić XD, to już lekka przesada 2 złote. Sidefox, no niestety, proszę. Niestety rozeźliłeś moderatorów. No to zostałeś. No nic się nie poradzę. Nie dziwię się trochę. Może wyłącznie save. No to jest opcja, ale my już kończymy chyba w sumie za chwilę. No. Więc może pochodzić z tą piłką. Sumie... No dobra, to już zrobiliśmy save'a, to możemy tu skończyć. Tak? No. Dobra, to czekaj. Ja z ciekawości wyjdę i wejdę, no. Bo chcę zacząć. Dobra. Czy to się dzieje? Dobra. Eltor, bo to są dotacje SMS. Dobra, multiplayer, jeszcze raz. Join game. Nie! Back. Wszedłem prawie. Host game. Continue. Zobaczmy, czy to lobby się dalej dzieje. Start game. I co, wyszedłeś? Wczoraj wyszedłem i teraz wchodzę. Jeszcze raz. To już możesz wejść w sumie. No dobra. I ja zatrzymam tą piłkę cholerną w dłoni. LOL. Uwaga. Trzeci helikopter. Tak! Nie mam jej! Tak? Tak. No to dobrze. Widzę normalnie kamerę. Uwolniłem się od klątwy. To zrób save'a teraz tam w tym namiocie. Dobra. Jak już działa wszystko. Czekaj, dobra, robię save. Nie chcę spać. Chcę. Dobra, działa. Działa, ludzie. Mega. Odeszło. Pierdziona. Klątwa. Pierdziona piłka. Zajebiście. Dobra, wychodzę z gierki. O Jezu.